Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie na organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku pierwszej konferencji poświęconej tematyce użytkowania bezpiecznego i przepisowego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zajmiemy się podczas dzisiejszej konferencji różnymi aspektami tej tematyki, której mało kto dotychczas poruszał w Polsce. Zajmiemy się aspektami prawnymi, obecnym stanem prawnym, jaki mamy w Polsce, do jakiego chcielibyśmy dążyć w porównaniu też na przykładzie krajów nas otaczających. Podejmiemy próbę stworzenia takich postulatów. Nasi eksperci na pewno parę ważnych wniosków tutaj przedstawią. Pokażemy kodeks dobrych praktyk, których oczekiwalibyśmy od użytkowników hulajnóg elektrycznych w Polsce. Myślę, że te kilka kwadransów dzisiejszej konferencji, pierwszej konferencji, nas rozwinie i pozwoli skonkludować kilka ważnych wniosków. Uczestnikami konferencji są z ramienia gospodarzy WORD Białystok, dyrektor Przemysław Sarosiek i egzaminator nadzorujący Paweł Dunaj. Witam bardzo panów serdecznie. Mamy wśród uczestników dyrektora Krzysztofa Sochonia z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Jest z nami pan naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszy inspektor Wojciech Mielewski. Dzień dobry. Mamy wśród nas przedstawicieli dwóch operatorów hulajnóg elektrycznych firmy Bolt, panowie Bartosz Małecki, Walerii Romanow, Aleksander Libera. Część z panów już dzisiaj w tej chwili jest z nami, część za chwilę dołączy, oraz przedstawicieli firmy Blinky City, pan Tomasz Dojlitko i Jakub Michałowski. Planowaliśmy jeszcze większe grono uczestników, dyskutantów na dzisiejszym spotkaniu. Niestety zaproszeni parlamentarzyści z przyczyn obiektywnych, prace parlamentu trwają, nie mogą brać udziału w naszej konferencji, ale na pewno jest to pierwsza, nie ostatnia konferencja, którą na ten temat organizujemy. A dlaczego zajęło się tą problematyką szefostwo WORD Białystok? Dlaczego WORD Białystok? O tym, od tego zaczniemy. Bardzo bym prosił dyrektora WORD Białystok, Przemysława Sarosieka, o parę zdań wprowadzenia do dzisiejszej konferencji. Witam, szanowni państwo. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zajmują się z założenia nie tylko egzaminowaniem, nie tylko sprawdzaniem, czy kierowcy dobrze sobie radzą z prowadzeniem pojazdu, czy testowaniem ich, ale przede wszystkim bezpieczeństwem ruchu drogowego, bo odpowiadają za ruch drogowy. Elementem ruchu drogowego w ostatnim czasie stały się coraz bardziej hulajnogi elektryczne. To są coraz bardziej popularne pojazdy, coraz więcej osób z nich korzysta. Nie, jak się powszechnie uważa, tylko nastolatkowie czy dzieci, ale również coraz częściej dorośli, a nawet seniorzy. Brak regulacji, jakichkolwiek regulacji dotyczących przepisów w tym zakresie stwarza pewien problem. Problemem jest też to, że nieznane są dobre praktyki, sposób, w jaki powinniśmy się bezpiecznie poruszać, dopóki ustawodawca nie wyda jakichś zaleceń, nie wyda przepisów normujących, w jaki sposób powinniśmy się poruszać na drogach, w jaki sposób powinniśmy korzystać z hulajnóg, czy powinniśmy jeździć po chodnikach, po drogach, po ścieżkach rowerowych, bo tego nie wiemy. Za chwilę pod choinkami pojawi się bardzo dużo prezentów. Wśród tych prezentów dla dzieci, dla dorosłych, dla nastolatków pojawią się hulajnogi elektryczne i użytkownicy włączą się aktywnie w ruch. Inni będą nadal chętnie korzystali z propozycji operatorów, którzy udostępniają takie hulajnogi do powszechnego dostępu, do możliwości jeżdżenia, w możliwości wynajmowania, tak jak w tej chwili w Białymstoku robi to Blinky i Bolt. Dokładnie ta sama rosnąca popularność spowoduje, że hulajeżdżących będzie coraz więcej, a sposób ich poruszania się powinien podlegać regulacji. Dopóki nie powstaną nowe przepisy, chcemy
upowszechnić dobre praktyki, to pierwszy cel tej konferencji. Drugi cel konferencji to wypracowanie wspólnie pomysłów, które przedstawimy następnie naszym posłom, posłom z Komisji Infrastruktury, z którymi mamy kontakt, ponieważ są dzisiaj jest dzień poselski, dzisiaj jest dzień sejmowy, panie i panowie posłowie głosują, więc uzyskałem zapewnienie ze strony pani poseł Aleksandry Szczudło, która jest posłem Komisji Infrastruktury, członkiem Komisji Infrastruktury, a także zapewnienie ze strony kilku innych podlaskich posłów, ale nie tylko podlaskich, że oczekują na nasze ustalenia, na nasze propozycje i przedstawią je zarówno w resorcie infrastruktury, jak i też na Komisji Infrastruktury, która proceduje w tej chwili dwa projekty ustaw, w tej chwili wiadomo o dwóch takich projektach ustaw. One idą w dwóch różnych skrajnych kierunkach. Oznacza to, że ciągle mamy jeszcze możliwość, wpływ i szansę na złożenie propozycji. Propozycji właśnie od praktyków. Trzeci cel to rozpoczęcie pracy nad edukacją wśród dzieci i młodzieży, bo oni głównie, to są głównie użytkownicy UTO, Uniwersalnego Transportu Osobistego. Chcemy edukować ich, bo dzisiejszy Jaś za chwilę będzie Janem. Dzisiejsza Kasia za chwilę będzie Katarzyną. I ci ludzie będą, te dzieci będą dorosłymi użytkownikami dróg, czy to właśnie jako jeżdżący na hulajnogach, czy jeżdżący na rowerach, motorowerach, autach, czy jako piesi. Powinni wiedzieć, jak powinni się zachowywać, ale powinni też wiedzieć, jak się zachować później w ruchu drogowym. Dlatego stąd między innymi zaproszenie do współpracy osób, które za taką edukację odpowiadają, bo za taką edukację odpowiadają nie tylko nauczyciele, stąd obecność pana dyrektora Sochonia, ale również policja, ale także my wszyscy. Wszyscy, którzy uczestniczymy w tej konferencji, jesteśmy braćmi, jesteśmy ojcami, jesteśmy wychowawcami, jesteśmy mentorami i przede wszystkim dajemy przykład, więc to, co tu będziemy robili, to, o czym będziemy rozmawiali, to są właśnie tego typu zdarzenia. Chcemy te wszystkie rzeczy zebrać w jednym miejscu, usystematyzować. Nie mam złudzeń, że to dzisiejsze spotkanie załatwi wszystkie problemy, ale jeżeli sprawi, że to będzie pierwszy krok na długiej drodze do tego, żebyśmy spowodowali, że hulajnogi będą bezpiecznym, popularnym, hulajnogi elektryczne będą bezpiecznym, popularnym środkiem transportu, środkiem, którym się poruszamy, to będzie już ogromny sukces i pierwszy krok. To jeśli chodzi o główne cele. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z założenia zajmuje się bezpieczeństwem, tak jak wspomniałem, na drodze. W związku z powyższym my jako jednostka za to odpowiedzialna chcemy w tej chwili rozpocząć tą debatę, zaprosić do niej wszystkich użytkowników. Jeżeli po drugiej stronie znajduje się ktokolwiek, kto nas słyszy, widzi i interesuje się albo uważa, że może aktywnie włączyć się w ten proces, to serdecznie zapraszam do kontaktu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Każdy głos, każdy pomysł, każda idea, każda propozycja spotka się z naszym zainteresowaniem i będziemy starali się pomóc ją rozwinąć, wprowadzić w życie. Gdyby było to, żebyśmy osiągnęli wspólnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dziękuję bardzo. WORD Białystok przygotował na dzisiejszą konferencję film szkoleniowy, który za chwilkę chcielibyśmy pokazać, który niech będzie dobrym, fajnym wprowadzeniem do dyskusji. Bardzo proszę o kawałek dobrego kina. Hulajnogi elektryczne, ciesz się z jazdy. UTO, nie mylić z UFO, to urządzenia transportu osobistego, które stają się nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Hulajnogi elektryczne, będące wspomnianym UTO, z każdym dniem zyskują na popularności. Dość niska cena i duża przydatność sprawiają, że taki sprzęt kupuje coraz więcej osób, a setki elektrycznych jednośladów można od ręki wypożyczyć.
Rosnąca liczba hulajnóg elektrycznych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, a nawet na drogach sprawia, że niezbędne jest wpisanie ich do prawa drogowego. Obecnie ludzie na hulajnogach elektrycznych to po prostu piesi, którzy powinni poruszać się głównie po chodnikach i deptakach. Rząd i parlament pracują nad nowymi przepisami, które sprawią, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych będą zadowoleni, a wszyscy uczestnicy ruchu drogowego i pieszego bezpieczni, bo na razie jazda hulajnogą elektryczną w tempie szybko biegnącym człowieka nie może być bezpieczna ani dla pieszych, ani dla kierujących hulajnogami. Z dbałością o bezpieczeństwo nie trzeba jednak czekać, aż powstaną nowe przepisy. Nawet nowe prawo nie zmieni pozytywnych zasad, których już teraz powinien przestrzegać każdy użytkownik UTO. Jakie to zasady? Zacznijmy od początku. Zanim wsiądziesz na hulajnogę, szczególnie na wypożyczoną, sprawdź jej stan techniczny, zwracając szczególną uwagę na to, czy opony są napompowane, hamulce sprawne, a oświetlenie działa jak należy. Chociaż korzystanie z kasku nie jest obowiązkowe, warto zadbać o własne bezpieczeństwo i go założyć. Dobrze sprawdzają się m.in. kask rowerowy czy deskorolkowy. Na hulajnogę elektryczną może wsiąść każdy niezależnie od wieku, ale na wypożyczoną hulajnogę może wsiąść jedynie osoba pełnoletnia. Takie ograniczenia są w regulaminach firmy wynajmujących. Bez względu na wiek użytkowników trzeba jednak pamiętać, podstawowa zasada to jedna osoba na hulajnodze. To ograniczenie dotyczy także dzieci. Złamanie zasady jest groźne dla użytkownika. Hulajnoga jest przewidziana do przewozu tylko jednej osoby. Kolejna ważna zasada, właściwie oczywista, ale warto ją szczególnie zaakcentować. Nie należy jeździć pod wpływem alkoholu i substancji zaburzających percepcję otoczenia. Chociaż człowiek na hulajnodze to teoretycznie pieszy, jazda wypożyczoną hulajnogą w tym stanie jest zakazana. Czas na kilka wskazówek i zasad podczas jazdy. Zawsze należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz zachować szczególną ostrożność. Nie zdejmuj rąk z kierownicy i trzymaj obie stopy na hulajnodze. Dopasuj prędkość do sytuacji panującej na chodniku i pamiętaj, że droga hamowania zależna jest od rozwiniętej prędkości oraz nawierzchni, dlatego hamuj wcześnie i delikatnie. Unikaj brawury, jedź przewidywalnie, to znaczy prosto, a zbliżając się do pieszych zwolnij i wyprzedzaj ich z lewej strony, ustąp pierwszeństwa pieszemu. Aby dostać się na drugą stronę jezdni, zejdź z hulajnogi i przeprowadź ją. Osoby na hulajnogach powinny jechać jedna za drugą. W czasie jazdy nie używaj słuchawek, obserwuj uważnie otoczenie. Podczas przejeżdżania przez progi spowalniające, progi wind, nierówności na drodze czy krawężniki zmniejsz prędkość. Przejeżdżając przez nie zadbaj o komfort jazdy, uginając kolana. Nie zawieszaj toreb ani innych ciężkich przedmiotów na kierownicy. Te zasady to dekalog użytkownika hulajnogi elektrycznej, a tak naprawdę to nic innego jak kultura jazdy, a wszystko po to, abyś bezpiecznie cieszył się z użytkowania i przyjemności jazdy hulajnogą elektryczną. Bezpiecznie dla ciebie i innych. Hej, czekaj, to jeszcze nie koniec. Gdy skończysz jazdę, szczególnie dotyczy to hulajnóg wynajmowanych, zadbaj, aby przeciwnicy tego typu poruszania się nie mieli argumentów i powodów do narzekań. Tak, chodzi o parkowanie. Zostawiając hulajnogę, pamiętaj o innych, szczególnie o osobach niepełnosprawnych. Zaparkuj hulajnogę tak, by nie przeszkadzała w swobodnym poruszaniu się i parkowaniu samochodów. Najlepiej zostawić ją w dobrze oświetlonych i widocznych miejscach, na przykład przy latarni, kwietniku, drzewie lub przy krawędzi chodnika. Podsumowując, wszystko powinno opierać się o zdrowy rozsądek. Niesamowitych doznań i radości z jazdy życzą Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Film powstał przy udziale i wsparciu Województwa Podlaskiego oraz firmy Blinky City oraz Bolt. Dziękujemy. Człowiek na hulajnodze to teoretycznie pieszy, usłyszeliśmy na filmie, ale zobaczyliśmy też, że sprawa nie jest tak prosta i jednoznaczna w życiu, w praktyce. Poprosilibyśmy w takim razie praktyków, czyli operatorów hulajnóg elektrycznych, o przedstawienie, którzy też pomagali nam ten film stworzyć, o przedstawienie problemów, z jakimi borykają się na co dzień w prowadzeniu swojej działalności, w tym, żeby ta działalność była dobrze odbierana i dobrze zrozumiana przez wszystkich użytkowników dróg, ulic i miast.
Prosiłbym przedstawiciela firmy Bolt, który przedstawi swoją krótką prezentację. Dzień dobry. Dzień dobry, Aleksander Libera z tej strony, firma Bolt. Raz jeszcze, szanowni państwo, dzień dobry. Co do organizatorów, chciałem państwu pogratulować. Wydaje mi się, że jest to jedna z pierwszych konferencji na taką skalę, która by w tak holistyczny sposób podchodziła do wyzwań, które de facto przed nami stoją, patrząc na zaangażowanie jakby ilości instytucji po stronie, nazwijmy to, lokalnej, ale też po stronie operatorów, czyli nie tylko my, ale też widzę tutaj też przedstawiciela Blinki. Bardziej się cieszymy, ponieważ tak jak patrzymy, wydaje mi się, że ten okrągły stół dyskusyjny powinien być jak najszerszy, aby tak naprawdę dyskusja, którą my podejmujemy, była dotykała wyzwań, ale też była adresowana do każdego uczestnika, nie tylko po stronie jakby regulatora, ale właśnie też po stronie operatora. Krótka prezentacja z naszej strony, ze strony firmy Bolt. Na pewno będę chciał z państwem po chwili przedyskutować główne elementy, które nas czekają, jeżeli spojrzymy na regulacje, które miejmy nadzieję w najbliższym czasie zostaną wdrożone. Chciałbym pokrótce też omówić pewne rzeczy, które lokalnie już teraz możemy robić. Na pewno my, jestem przekonany, że inni operatorzy również, oraz też pokazać 2-3 przykłady kampanii edukacyjnych, które też my jako Bolt wprowadzamy w innych miastach, które na pewno też mogą być ciekawym rozwiązaniem dla miasta Białystok. Jeżeli chodzi o firmę naszą, spokojnie, na pewno nie będzie to nic długiego. W dużej mierze jesteśmy firmą, która zajmuje się multimodalnym transportem, przewozy taksówek, hulajnogi elektryczne oraz rowery. Ponad 30 krajów, ponad 35 milionów pasażerów rocznie. Jednak to, co jest najważniejsze, co też dotyczy naszego tematu dzisiejszego, w 2021 roku będziemy największym operatorem mikromobilności w Unii Europejskiej. Taki jest nasz plan. Planujemy posiadać ponad 130 tysięcy urządzeń w różnych miastach na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli zaczniemy teraz, spojrzymy na pierwszy element, który nas wszystkich będzie dotyczył, czyli kwestie związane z regulacją. Mówimy tutaj o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z maja tego roku. Jeżeli spojrzymy na te najważniejsze założenia, ponieważ oczywiście nie będziemy tutaj robili sesji tylko wyłącznie temu poświęconemu, to tutaj widzimy takie trzy główne płaszczyzny, które naszym zdaniem będą najbardziej dyskutowane w najbliższym czasie. Na pewno będą to kwestie związane ze specyfikacjami technicznymi, czyli szerokość maksymalna oraz długość maksymalna. Proszę pamiętać, że UTO będzie definiowało szereg różnych tutaj urządzeń. Będzie oczywiście specjalna kategoria bezpośrednio dla hulajnóg elektrycznych, jednak biorąc pod uwagę to, co jest teraz też dostępne na rynku, mówię też o tym, co jest dostępne dla użytku prywatnego, no tu widzimy rozstrzał gigantyczny, tak? Patrząc też na pomysły regulatora, to jeżeli chodzi o maksymalną prędkość, to mowa jest o maksymalnej prędkości 25 km na godzinę. Kolejną taką płaszczyzną, która będzie wyjątkowo istotna, będzie tak naprawdę, gdzie hulajnogi elektryczne będą mogły się poruszać. Jeżeli chodzi o tą sprawę, to przede wszystkim po ścieżce rowerowej, w przypadku jej braku, pojezdni, na której prędkość maksymalna jest ograniczona do 30 km na godzinę. Bardzo ciekawy zapis, moim zdaniem też bardzo, bardzo jakby krytyczny, jakby wymagający bardzo mocnej dyskusji. Patrząc się tutaj na przedstawicieli policji, jestem też ciekawy bardzo ich zdania, jak oni sobie wyobrażają tego typu rozwiązania. To, co istotne, w ostateczności kierujący może ruszać się po chodniku lub w drodze dla pieszych, dostosowując prędkość do prędkości pieszego. To jest jakby ten element, gdzie UTO będą mogły się poruszać. To, co jest jednak wyjątkowo istotne, ponieważ mówimy tutaj o pewnym rodzaju takiego pierścienia regulacyjnego na poziomie centralnym, kaskadując całą regulację w dół, było też założenie o formie współpracy pomiędzy operatorem a władzami lokalnymi, jeżeli chodzi o postój hulajnóg i wyposzerzania w pasie drogowym. I tutaj było założenie, że będzie to za zgodą zarządcy w trybie określonym w ustawie o drogach publicznych. Ustawa o drogach publicznych jest wyjątkowo szeroka i tutaj tak naprawdę tworzy to również pewnego rodzaju bardzo wolną możliwość na interpretację tego od kwestii użyczenia do kwestii pobierania za to opłat włącznie.
Jeżeli chodzi o możliwe kierunki zmian projektu, ponieważ jak sami Państwo wiedzą, to się zmienia, to jest jakby ciało żywe, to idzie w różnego rodzaju kierunkach. Najważniejsze rzeczy, które zauważyliśmy, które i dynamiki zmiany, to po pierwsze zmniejszenie maksymalnej prędkości systemowo, czyli coś, co my operatorzy możemy zrobić na poziomie tak zwanego oprogramowania do 20 km zamiast 25 km, usunięcie tego zapisu, który przed sekundą opisałem, dotyczącego zawierania porozumień z zarządcą dróg. To, co zostało jeszcze dodane, według informacji prasowej, które widzieliśmy, rozważane jest również dopuszczenie się hulajnóg po jezdniach, gdzie jest ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę zamiast tych 30. Czyli widzimy kolejną zmianę, jeżeli chodzi o wpuszczenie między innymi hulajnóg elektrycznych na nasze drogi. Jakie my mamy podejście jako operator, jako Bolt? Czy w dużej mierze to, co jak my to widzimy, hulajnogi elektryczne pod względem swojego rozmiaru, osiąganej prędkości, przeznaczenia co do mobilności w mieście, one de facto przypominają rower. Naszym zdaniem główną przestrzenią, gdzie nasze hulajnogi elektryczne powinny się poruszać, jest to dokładnie droga dla rowerów, jezdnia o niskim ograniczeniu prędkości jazdy. Czy te 50 km na godzinę jest dobrym pomysłem? Dyskusyjne. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o prędkościach. Minimalna prędkość hulajnogi niezbędna dla bezpiecznej jazdy na naszym urządzeniu, ale też na każdej hulajnodze elektrycznej, tak jest nasze zdanie, to jest 11 do 12 km na godzinę. Regulator poruszał prędkość minimalną pod tytułem 5 do 7 km na godzinę, argumentując to, że jest to prędkość osoby pieszej. Problem jest tylko taki, że prędkość od 4 czy tam 5 do 7 km na godzinę jest prędkością zbyt niską do prowadzenia w sposób bezpieczny oraz stabilny hulajnóg elektrycznych, ponieważ mówiąc wprost, hulajnogo się chybocze i raz jeszcze powoduje to bezpośrednio niebezpieczny przejazd, tak? To, co jest jednak istotne, że my jako Bolt, będę szczery, my nie lubimy, nam nie podoba się, nazwijmy to nie tyle co wolna amerykanka, ale brak regulacji. My jesteśmy fanem regulacji, tak? Ponieważ dla nas stwarza to ramy, w których mamy bezpieczeństwo poruszania się i możemy projektować jakiekolwiek nasze działania biznesowe. Więc raz jeszcze my oczekujemy tej regulacji. To, co jest jednak istotne, żeby Państwo też znali nasze podejście, w jaki sposób my funkcjonujemy z każdym z miastem, jest taki, że przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania w mieście, rozpoczynamy dialog z miastem, aby uszyć na miarę operacje, które my w przeciągu czasu na bazie dyskusji z miastem wprowadzimy do danego miasta. My jesteśmy gośćmi, to my pukamy do Państwa drzwi, to my chcielibyśmy się z Wami kolokwialnie dogadać na zasadzie tego, jak to powinno wyglądać. I na dzień dzisiejszy nasze hulajnogi są już dostępne w 10-11 miastach. Jakby pomimo braku regulacji prawnych podpisaliśmy już porozumienia definiujące właśnie ten zakres współpracy z blisko 7 miastami. Jakich rzeczy mogą dotyczyć kwestie, które my zapisujemy w takich porozumieniach? Tak jak wiemy, mikromobilność w Polsce bardzo często niestety kojarzona jest z porzuconymi w niewłaściwy sposób hulajnogami, złym parkowaniem i tak dalej. To, co my mamy, jako my mamy możliwość, jestem przekonany, że inni operatorzy również, to na bazie aplikacji wprowadzić po pierwsze zakaz parkowania hulajnogi, co oznacza, że osoba kierująca taką hulajnogą nie ma możliwości zakończenia tam przejazdu, co oznacza, że dalej będzie płaciła za swój przejazd. Wymuszamy w ten sposób zakaz parkowania. W trakcie dyskusji z miastem jesteśmy w stanie poprzez właśnie technologię GPS-a wprowadzić całe strefy, wycinając takie strefy z miasta, gdzie taka możliwość będzie, gdzie taki zakaz będzie zostanie wprowadzony. Możemy to też robić czasowo, na przykład jeżeli są duże imprezy miejskie, które są cykliczne, roczne, kwartalne, też jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli widzimy, że w niektórych lokalizacjach, w niektórych obszarach miasta konieczne jest ograniczenie prędkości naszych hulajnóg, również na dyskusji z Państwem jesteśmy w stanie to zrobić. Widzimy, że to tak naprawdę sprawdza się bardzo dobrze w tych miastach, gdzie podpisaliśmy tego typu porozumienia, gdzie była ta chęć współpracy z nami aż na takim poziomie. To, co jest jednak też wyjątkowo istotne, że my działając wspólnie z miastami, dzielimy się naszymi danymi, nazywamy to tak zwanym data sharingiem, danymi z naszych przejazdów, tak aby Państwo w trakcie
cyklicznym, miesięcznym na przykład lub dwumiesięcznym, to już zależy po stronie miasta, widzieli dokładnie, w jaki sposób użytkownicy, czyli wasi mieszkańcy korzystają z tych hulajnóg, tak abyście realnie na bazie naszych danych mogli współtworzyć to miasto w sensie takim, żeby wprowadzić inżynierię ruchu. Zobaczycie, jak wasi mieszkańcy się poruszają. My możemy też dopowiedzieć, jakie dynamiki tutaj widzimy. Wydaje mi się, że tak naprawdę, że dzisiejsze spotkanie mogłoby być też takim początkiem grupy do spraw mikromobilności w mieście Białystok przy udziale miasta, przy udziale operatorów i tego typu rzeczy, jak właśnie dzielenie się danymi, powinno właśnie stanąć bardzo wysoko na agendzie. Kolejną rzeczą, którą byśmy chcieli też poruszyć, że jest szereg też rzeczy, które my wprowadzamy już na chwilę obecną, jeżeli chodzi o edukację. Jesteśmy przekonani, że odpowiednia edukacja, która jest wielopłaszczyznowa, po pierwsze poprzez media cyfrowe typu Facebook, typu wiadomości, które można przesłać na bazie aplikacji, działania wspólne, czyli z wami, powinny mieć miejsce i one już mają miejsce. My wprowadziliśmy kodeks dobrych praktyk, on jest teraz egzekwowany w różnych miejscach, gdzie na zasadzie prostych piktogramów wspólnie z miastem informujemy, czym jest dobrze uroki konferencji online. Mam nadzieję, że te trzy krótkie płaszczyzny, edukacja, regulacje oraz działania lokalne przybliżyły Państwu, w jaki sposób działamy. Serdecznie dziękuję. Pan przedstawiciel firmy Bolt skończył, przerwało nam niestety ostatnie trzy zdania, natomiast cała prezentacja, udało się ją wyświetlić i zapoznaliśmy się z nią chociażby w ten sposób. Bardzo dziękuję za to pierwsze wystąpienie, bardzo ważne. Myślę, że pozostali nasi uczestnicy naszej konferencji, chociaż każdy zajmuje się czym innym, ale zobaczyli tutaj ileś wątków, które na pewno, do których będą też się odnosić w swoich wystąpieniach, czy w czasie późniejszej dyskusji, do której zaprosimy. Także chciałem zaspokoić pana naczelnika, że sprawami, o które pytał pan przedstawiciel firmy Bolt, jak policja widzi poszczególne propozycje dotyczące zmiany kodeksów. Będzie na to chwila. W tej chwili chciałbym prosić o głos, swój głos, firmę Blinky City, drugiego z operatorów obecnych podczas dzisiejszej konferencji. Jeden moment, czekamy na przyłączenie ze wszystkimi uczestnikami. Konferencja niestety jest w formie online, takie mamy czasy, natomiast pozwala nam to ileś rzeczy jednocześnie wyświetlić, dotrzeć do większej liczby uczestników, jakkolwiek rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że co jakiś czas gdzieś parę sekund opóźnienia nas spotka na łączach, zanim damy radę wyświetlić we właściwych okienkach właściwe wtyczki. Bardzo ważnym głosem ze strony pana przedstawiciela firmy Bolt było to zdanie, że firma oczekuje regulacji, że oczekuje jasnych, klarownych zapisów, przepisów, sama nawet i co ważniejsze, nie czekając na ich stworzenie, na ich powstanie na szczeblu ogólnopolskim, sama swoje praktyki, sama swoje elementy porządkowania tej rzeczywistości wprowadza i narzuca jakby użytkownikom i partnerom z poszczególnych miast. Myślę, że
to jest właśnie zaczątek kodeksu dobrych praktyk, o których mówił przedstawiciel firmy Bolt przed chwilką, że te dobre praktyki zaczynamy od siebie, a potem prosimy o to naszych użytkowników. Firma Linki gotowa, więc bardzo proszę o przełączenie na drugą prezentację. Dzień dobry Państwu, chcę tu upewnić się, że mnie słychać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Podobnie jak Aleksander, chciałem bardzo podziękować za organizację tego spotkania. Jest to rzadkość w Polsce, niestety. Polacy, jak zaraz Państwu pokażę, w UTO wierzą. Jak spróbowali, to je lubią. Jeszcze nie można tego powiedzieć o decydentach. Myślę, że musimy trochę ich do tego przekonywać. Wstęp do tej konferencji, ten film, bardzo mi się spodobały, pokazują te dobre strony mikromobilności. W skrócie wydaje mi się, że nie ma miasta przyszłości bez tej formy transportu. Ja w ramach wstępu przedstawię Państwu na dobry początek nas, może mało kto o tym wie, że jesteśmy największą polską firmą w tej branży. Zaczynaliśmy od skuterów elektrycznych oraz później dołączyły do tego hulajnogi, a także rowery w Rzeszowie. Nasi założyciele pochodzą z okolic Mazowsza i Podlasia, więc czujemy się tak bliżej związani także z Białymstokiem w pewnym sensie. Jesteśmy już ponad 40 miastach, ale co ciekawe i co ważne z mojej perspektywy, nie są to tylko duże miasta. Jest to także Polska powiatowa, Polska mała, Polska, która wcale nie jest gorsza i wcale nie bardziej sceptyczna, jeśli chodzi o nowinki transportowe. Pozostajemy w Warszawie, tu płacimy podatki i walczymy z konkurencją, którą uprzejmie pozdrawiam. Kilka faktów. Mianowicie na początku marca wydaliśmy taki projekt badawczy Stowarzyszenia Mobilne Miasto, w ramach którego zrealizowaliśmy po raz pierwszy reprezentatywne badania opinii publicznej, bo wydaje mi się, że wiele mitów krąży wokół tej branży, mitów, które nie są oparte na faktach. Więc stwierdziłem, jak chcemy rozmawiać poważnie o przyszłości UTO, czy o przyszłości hulajnóg, czy innych form transportowych, to poznajmy opinię i poznawajmy ją co pewien czas. Znaczy powtarzajmy te badania cyklicznie. Są to niesłychanie pozytywne wyniki. Naprawdę na tej próbie dorosłych Polaków przebadanych w marcu, tuż przed pandemią, znaczy w zasadzie to już były początki pandemii, badanie to jest badanie telefoniczne, zrobione przez Ibris, profesjonalna robota, więc wychodzi nam, tak jak Państwo widzicie, 83% Polaków uważa, że hulajnoga może, ma szansę zastąpić samochód na tych krótkich przejazdach. Właśnie na tych krótkich przejazdach, gdyż jak z analiz europejskich wynika, hulajnoga to jest przejazd 1,8 do 2 km, rower to już jest 3,5 km. A znowu chodzenie takiego dystansu, nie każdy ma siłę, nie każdy ma czas, prawda? Bo to jest życie pędzi, więc akurat hulajnoga wpisuje się w taką lukę transportową w miastach, która do tej pory nie była w pełni zagospodarowana. Pozytywny stosunek do UTO, 3/4 Polaków, to jest ogromna liczba. I to jest daną, którą musimy mieć przed oczami, myśląc o regulacji tego obszaru. Drugim ważnym aspektem, to jest strasznie trudne do oszacowania, bo zakupy właśnie idą święta, jak Pan wspomniał, te zakupy to jest mniej więcej, tak szacują nasi partnerzy z firm importujących urządzenia transportu osobistego, to jest około 120-160 tysięcy sztuk rocznie, co sprawia, że już w tej chwili szacujemy, bo tu nie może być twardych danych,
że UTO prywatnych w Polsce jest 6 razy więcej niż tych w systemach wynajmu, co ma jakby dwie konkluzje. Po pierwsze, miasta muszą iść w tę stronę, to znaczy muszą dopasowywać swoją infrastrukturę do nowego sposobu poruszania się mieszkańców. Dla przykładu, jak Państwo sięgną do raportu rowerowego Warszawy akurat, bo taki jest, ma dobrze zebrane dane za 2019 rok, tak? Czyli 2019 rok to był de facto taki pierwszy poważny rok operacji hulajnogowych. Z tych danych wynika, że udział przejazdów hulajnogą po ścieżkach rowerowych w Warszawie był około 5,4%, podczas kiedy w Eturlilo 7,8%, różnica to już 2,4%, tylko należy pamiętać, że w Eturlilo nie jest, dla Eturlilo nie był to pierwszy sezon i w Eturlilo do 20 minut jest darmowe. W związku z czym uważam, że jest to jak na pierwszy de facto sezon tej formy mobilności ogromny sukces. Oczywiście pozostałe 90% to są rowery sportowe, rowery miejskie i tak też pewnie pozostanie. Ich wartość jest także ogromna, ruch, aktywność fizyczna jest czymś, co także zawsze będziemy promować, niemniej czasami jest tak, że wybieram schody ruchome, kiedy nie mam siły, kiedy się spieszę, a czasami wybieram schody zwykłe, żeby się troszeczkę zmęczyć. W zależności od tego, jaka jest sytuacja i samą danego dnia do załatwienia. Kontynuując jeszcze tych kilka ważnych danych statystycznych, bo myślę, że od tego warto wyjść. Jak ktoś spróbował UTO, to je polubił. 90% Polaków, które miało szansę korzystać z tej formy mobilności, pozytywnie ją ocenia. Dodam, że w opinii Polaków wpływ tej formy mobilności na aspekt ekologiczny, środowiskowy oraz taki urbanistyczny, mówię o korkach, jest także widoczny. Polacy łączą tę formę mobilności z możliwością ograniczenia tych problemów w naszych miastach, w jednych mniejsze, w drugich większe. Niemniej hulajnoga, mimo że poprzez nasz miks energetyczny dalej emituje jakiś CO2 i tak jest go 5 do 7 razy mniej niż jakakolwiek inna forma transportu, ale już nie emituje smogu w żaden sposób. A to smog w tym krótkim terminie wpływa na nasze zdrowie i życie. Szczególnie w tych czasach pandemii jest to taki dodatkowy czynnik zwiększający ryzyko, o czym warto pamiętać. Więc podsumowując punkt wyjścia do naszej rozmowy o regulacji, przede wszystkim potrzeby mieszkańców jako punkt wyjścia. To naprawdę nie powinna być ustawa kierowana do operatorów wynajmu. Do pracy. Dobra infrastruktura. Myślę, że ścieżki rowerowe to jest podstawowa i najlepsza. Dobra infrastruktura to jest podstawowa rzecz, abyśmy mogli bezpiecznie się poruszać na UTO. Jest to najlepsze miejsce na drodze, w którym możemy być. Dlatego powinno być ich jak najwięcej i także parametry techniczne powinny uwzględniać specyfikę UTO. Nieco mniejsze koła, nieco węższe koła niż przeciętne rowerowe i tak dalej. To jest także aspekt, na którym bardzo chętnie będziemy dalej pracowali, jeśli chodzi o taki standard budowlany. Odpowiednie zachowanie i rozsądne parkowanie, nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Czy mamy ustawę, czy jej nie mamy, należy o tym mówić głośno i mówić wspólnie, to znaczy my operatorzy, Winki bardzo chętnie włączamy się we wszystkie formy edukacyjno-komunikacyjne z gospodarzami miejsca, czyli z miastami bądź gospodarzami regionów, czy też z władzami narodowymi. Na razie tych inicjatyw nie jest dużo, występują, są tak jak ta tutaj, ale liczymy, że będzie tego więcej, jak już pójdą też dalej prace regulacyjne.
odpowiednie parametry techniczne. Jest to ważne, no, czy to jest tak jak samochody, prawda, który jak ma niesprawne hamulce albo, nie wiem, krzywe koło, to stwarza zagrożenie. Dlatego my przykładamy ogromną wagę do tego, żeby sprzęt, który udostępniamy mieszkańcom, był w pełni sprawny technicznie. Mamy też odpowiednie czujniki, które wykrywają podstawowe parametry, które mogą wpływać na to bezpieczeństwo. Ale mówię także o tym, że ustawa, o której zaraz będziemy rozmawiać, musi patrzeć długoterminowo. To, co teraz mamy na rynku, być może za 2 lata już będzie przeszłością, właśnie ze względu na to, że bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Tak? UTO ma przemieścić mieszkańca z punktu A do punktu B i przemieścić go na pewno. W związku z czym, czy na przykład zwiększenie kół, czy zwiększenie baterii, czy odpowiednia moc, która sprawi, że przy podjeździe pod jakieś wzniesienie, nawet niewielkie, moja hulajnoga nie zwolni, prawda, i nie będę zawalił drogą, albo nie będę blokował ruchu. To są wszystko ważne rzeczy, o których regulator musi pamiętać, regulując tak ten typ pojazdu, aby ta regulacja wytrzymała lata. I wytrzymała też kreatywność ludzką, tak? To, co mamy na ulicach, jest przecież bardzo nowe, tak naprawdę. Partnerska współpraca z operatorami miast, z operatorami użytkownikami, coś może oczywistego, ale no są miasta, które dalej czekają na regulacje. Mi się wydaje, tutaj na stanowisku, że jeśli widzimy jakiś problem w przestrzeni miasta, to po prostu się należy zakazać rękawy i się do niego wziąć. Jesteśmy otwarci, mamy możliwości techniczne, mamy także doświadczenia, benchmarki z innych miast, z innych krajów. To nie jest tak, że to jest całkiem teren nieznany. Są kraje bardziej, że tak powiem, doświadczone już w regulacji i współpracy z operatorami wynajmu pojazdów współdzielonych mikromobilności. Jest czego czerpać. Bardzo chętnie się będziemy dzielić tymi doświadczeniami. Dziękuję bardzo. Chciałem przekazać głos mojemu koledze Tomaszowi Dolinko, który jest naszą osobą, która operuje w Białymstoku. Bez niego nie wiem, co by nie istniało. Tomaszu? Halo, słychać mnie? Witam. Ja jako Białystok, jako to przedstawiciel Blinki dla Białystok, chciałbym też podziękować głównie użytkownikom naszego miasta. My jesteśmy w Białymstoku już od 3 lat. Zaczęliśmy razem z Blinki skuterami elektrycznymi, które się bardzo dobrze przyjęły i od początku współpracowaliśmy z miastem i ze Strażą Miejską w celu uregulowania współpracy i bezpiecznego użytkowania. I ta współpraca bardzo dobrze nam się układa. Od roku jesteśmy z hulajnogami. W tym roku zaczęliśmy wynajmować hulajnogi w tym mieście. I od samego początku też, pomimo braku regulacji, my jednak widzimy, że użytkownicy stosują się do takich podstawowych, dobrych praktyk. I ta edukacja gdzieś tam, którą my robimy poprzez strony internetowe, poprzez naszego Facebooka, dociera do użytkowników, mają jakieś tam dodatkowe punkty, konkursy i tego typu rozwiązania, którymi staramy się sterować tymi zachowaniami. Na przestrzeni tego roku mieliśmy ponad 80 tysięcy użytkowników, tak, w Białymstoku i przejechaliśmy około 300 tysięcy kilometrów, co pokazuje, że jakby sama opcja, sam przemieszczania się pojazdem tego typu jest potrzebna i dobrze się sprawdza. I to tyle. Dziękujemy bardzo. Kilka kolejnych ważnych zdań usłyszeliśmy w tej chwili, że chociażby to, że z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę my, mieszkańcy dużych miast, że UTO to nie tylko stolice województw, to nie tylko duże miasta mające sieć ścieżek rowerowych i infrastrukturę miejską z strefami ograniczenia prędkości do 30 km, ale to jest też Polska powiatowa,
To są też dzieci, młodzież, którzy mają swoje kupione przez rodziców i otrzymane od świętego Mikołaja hulajnogi. I tutaj się otwiera duże pole do działania dla działalności edukacyjnej, dla promowania dobrych, właściwych zachowań u dzieci, młodzieży. Oczywiście dzisiejszy system oświatowy ma swoje wyzwania związane z pandemią, niemniej chcielibyśmy usłyszeć, oczywiście oferując pomoc WORD Białystok, jak kuratorium oświaty postrzega problem, czy go dostrzega, jak go postrzega i kiedy zaczniemy współpracować. Bardzo proszę, pan dyrektor Sochan. Witam Państwa serdecznie. Czy słychać mnie? Cieszę się ogromnie. Zacznę od ostatniego pytania, kiedy zaczniemy współpracować. To myślę, że z WORD-em Białystok w szczególności, to już od dawna współpracujemy, bo tych programów realizowanych przez nas wspólnie było bardzo dużo. Natomiast wracając do hulajnóg, na pewno jest to problem, którym trzeba się zająć. I tak jak tutaj już moi poprzednicy mówili, jest to problem do rozwiązania chyba szybciej jak w dłuższej perspektywie, bo to, co już podało, hulajnoga to jest urządzenie, pojazd, UTO, tak jak podoba mi się ta bardzo nazwa, które pozwala przemieszczać się bardzo szybko, na bardzo krótkich dystansach i stwarza tak naprawdę realne zagrożenie w tym ruchu pieszych, ale także i samochodów. Jeżeli chodzi o dostosowanie tego i ujęcie tego wszystkiego w kształceniu młodych ludzi, to po prostu trzeba rozszerzyć, tylko dodać dodatkowe treści w podstawie programowej w przypadku uczniów, którzy będą przygotowywać się do zdobywania swojej karty rowerowej, czy też potem uprawnień do kierowania motorowerem. I tutaj należałoby się, myślę, też zastanowić, w którym wieku i w jakim wieku tak naprawdę dziecko będzie mogło mieć dostęp do tej hulajnogi elektrycznej. Wiemy, że bezpiecznie może się poruszać, tak, zdobywać tą kartę rowerową uczeń klasy czwartej, przygotowywać się do tego. Natomiast zdobycie musi zdać egzamin, żeby potem bezpiecznie, samodzielnie poruszać się tym rowerem zniknąłem, ale pewnie słychać. Dobrze. Poruszać się tym rowerem. Także trzeba było tę wiedzę, te umiejętności rozszerzyć w zakresie tego kształcenia uczniów, w zakresie zdobywania karty rowerowej i tego wychowania komunikacyjnego, które to jest. Im szybciej powstaną uregulowania prawne, tym szybciej będzie można o te treści wzbogacić wiedzę, wzbogacić jej podstawę programową. Natomiast na co trzeba zwrócić uwagę, na tu i teraz. I myślę, że tutaj też jest już pole do działania dla naszego białostockiego WORD-u, jak i wszystkich WORD-ów w Polsce, to przygotowanie razże takiego filmu i rozesłanie do szkół, który już powstał. Myślę, że jest bardzo, bardzo mocno edukacyjny i zwraca uwagę na potrzebę zachowania się odpowiedniego na hulajnogach, chociażby w związku z ich parkowaniem, a nie rzucaniem, tak jak to bohaterowie pozostawili, ale oczywiście cofnęli się i postawili je tak, jak trzeba. Rozesłanie i też przygotowanie materiału w formie broszury takiej, na co trzeba zwrócić uwagę przy tym wychowaniu komunikacyjnym, zanim powstaną uregulowania prawne. Na co to pozwoli? To pozwoli na to, żeby już młodzi ludzie dzisiaj, ci, którzy dostają hulajnogi, wiemy, że hulajnogi często są prezentem dla najmłodszych, często już kilkulatkowie, 7, 8, 9 próbują na tych hulajnogach jeździć, jeżdżą, szaleją, no i poruszając się z prędkością, nie wiem, myślę, że około 20-30 na godzinę, to jest to dla nich ogromne zagrożenie, dla nich samych, ale również dla otoczenia, bo są to dzieci, które jeszcze nie potrafią myśleć do przodu, co się może stać, przewidzieć, że ktoś raptem zza bloku może wyjechać,
czy pojawić się. Także tutaj ta współpraca nasza, myślę, mogłaby się właśnie zacząć od przygotowania takich materiałów, rozesłania ich chociażby po naszych szkołach, czy też nawet przeszkolenia nauczycieli, czy uzupełnienia tych treści podczas szkoleń dla nauczycieli, którzy zajmują się szkoleniem na kartę rowerową. Cieszę się, że takie spotkanie się odbywa i udało się tutaj państwa wszystkich, że tak powiem, w cudzysłowie ściągnąć. Tym bardziej, że z tym to edukacją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kuratorium Oświaty zajmuję się już od ponad 20 lat. Także kawałek czasu praktycznie od samego początku. I tutaj bardzo, bardzo chciałbym też powiedzieć i podziękować za współpracę z naszą podlaską policją dla pana naczelnika. Witam serdecznie. Zawsze ta współpraca była owocna, zarówno z WOT-em, jak i z policją. Także dziękuję serdecznie i to chyba na chwilę obecną tyle. Dziękujemy bardzo. Panie dyrektorze, oczywiście WORD ceni sobie współpracę dotychczasową. Chodziło nam raczej o pytanie, poruszenie kwestii tego, że współpraca w sprawie hulajnóg pilnie czeka na naruszenie. Oczywiście traktujemy dzisiejszą... Jeżeli mogę wejść w słowo, to myślę, że ta broszura, jak ten film, który państwo żeście nakręcili, można by było spokojnie jak najszybciej rozpropagować już po szkołach, tym bardziej, że przy obecnym nauczaniu zdalnym jest on do wykorzystania przez nauczycieli chociażby techniki, którzy będą poruszać tematy związane z bezpieczeństwem. Dokładnie tak traktowaliśmy ten film jako początek właśnie naszej oferty edukacyjnej w sprawie UTO hulajnóg elektrycznych. Chciałbym prosić w tej chwili o przekazać głos panu naczelnikowi Bielskiemu, który przez kilku mówców wcześniejszych był wywoływany. Kilka aspektów prawnych, przepisowych, kodeksowych już tutaj zostało poruszonych przez poprzednich mówców. My też za chwilkę będziemy mieli naszą prezentację na temat rozstrzygnięć ustawodawców w innych sąsiednich krajach. Ale jeśli możemy zacząć tę część dyskusji od pana naczelnika, bardzo proszę, pan naczelnik Wojciech Chmielewski. Dzień dobry, witam wszystkich uczestników konferencji. Młodszy inspektor Wojciech Chmielewski, naczelnik Wydziału Ruchu Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku. Przedstawił stan bezpieczeństwa odnośnie hulajnóg, jak to jest na terenie naszego miasta. Na początek zacznę od ogólnego stanu bezpieczeństwa, jaki mamy na terenie województwa. Ale coś mi nie przez... Już jest. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Więc tak, w tym roku, czyli od stycznia do listopada na terenie województwa podlaskiego można powiedzieć, że stan bezpieczeństwa ruchu drogowym jest dobry. Wypadków mamy o 160 mniej w procentach. Jak widzicie Państwo, jest to 29,4%. Jeżeli chodzi o osoby zabite, to mamy w przeciągu 11 miesięcy tego roku 25 osób mniej zginęło na terenie naszego województwa. Procentowo jest to 26%. Jeżeli chodzi o rannych, tutaj też widzimy, że mamy duży spadek. Jest to 182 osoby ranne mniej, co daje nam 31,3%. Jeżeli chodzi o kolizje, tutaj też duży spadek, 2654 kolizje mniej. Jest to 26%. Jeżeli chodzi o ofiary, tak widzimy zabitych, tutaj podzieliliśmy na pieszego, pasażera i kierującego. Pieszych 12 w tym roku zginęło, jest to mniej niż w tamtym roku było 21, pasażerów 9, w tamtym roku było 14, kierujących 50, w tamtym roku było 61.
Jeżeli chodzi natomiast o rannych, to jak to też, jak Państwo widzicie po słupkach, każdy uczestnik jakby w każdej kategorii mamy spadek, pieszych 71 zginęło w tamtym roku, było 90 pasażerów, 116 i kierujących, muszę posiłkować się kartką, bo mi tu zasłania, 212. No i teraz już przechodzę do tematu naszej konferencji, zdarzenia z udziałem hulajnóg. Jak widzicie Państwo, dane mamy tylko za rok, za dwa lata. Wcześniej takich danych po prostu nie zbieraliśmy. Tutaj już była wielokrotnie o tym mowa. Przepisy nie regulują, no będę to mówił, urządzenia. Nie jest to na chwilę obecną żaden pojazd z tych, które są zdefiniowane w prawie o ruchu drogowym, więc tutaj nasze statystyki odnoszą się tylko i wyłącznie do zdarzeń z udziałem pojazdu, czyli to zdarzenie miało na drodze, miejsce na drodze, początek na drodze publicznej. Więc tutaj od dwóch lat zbieramy hulajnogi z uwagi na to, iż widząc, że coraz więcej takich pojazdów jest na naszych drogach, więc pewne dane w tym zakresie zbieramy. Jak widzicie Państwo, tych zdarzeń na chwilę obecną można powiedzieć, że nie jest dużo, chociaż jak wszyscy tutaj Państwo podkreślaliście, tych urządzeń jest no coraz więcej. Sam osobiście widzę, że jest naprawdę tych urządzeń sporo. Mówię tutaj o tych wypożyczanych, ale również o tych, które osoby posiadają prywatnie. I tak w 2019 roku dwa wypadki kolizji, 6, w tym roku mamy 9 kolizji. No wiek uczestników, tutaj też wyciągnęliśmy ze swoich statystyk, jest to w przedziale 18-29 lat. I tutaj odnosząc się tylko do sprawcy, który poruszał się hulajnogą, to takich zdarzeń było 35,3%, jeden wypadek i 5 kolizji. Jeżeli chodzi o czas, bo tutaj też rozbijaliśmy, jak bardziej określić to zagrożenie, jak ono występuje, to w drugiej zmianie, czyli pierwsza zmiana jest od 6 do 14, druga zmiana jest od 14 do 22 i w drugiej zmianie mamy 88,2% zdarzeń, jest to 2 wypadki i 13 kolizji, w pierwszej zmianie 2 kolizje. No i tutaj jeszcze zrobiliśmy sobie taki podział, żeby bardziej to zobrazować, jakie były te przyczyny wypadków z udziałem hulajnogi. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 52,9, jest to jeden wypadek i 8 kolizji. I tutaj dopowiem, ten wypadek był z udziałem pojazdu, pojazd był sprawcą. Jeżeli chodzi o kolizję, to 6 kolizji było z pojazdem osobowym, jedna z rowerem, jedna z hulajnogą. Jeżeli chodzi o nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, 17,6%, są to 3 kolizje, wszystkimi sprawcami kolizji byli kierujący hulajnogami. Nieostrożne wejście na jezdnię, tutaj 11,8%, 2 kolizje, jedna kolizja, to dziecko, które weszło na jezdnię, drugie dziecko oczywiście z hulajnogą, drugie hulajnoga, kierując hulajnogą. Następna kategoria, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, 5,9%, jeden wypadek, sprawca hulajnoga i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 5,9%, jedna kolizja, sprawca hulajnoga. Kolejny slajd. Jak widzicie Państwo, kategoria zdarzenie boczne, 35% takich zdarzeń, 2 wypadki, 4 kolizje. Jeden wypadek, jest to niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, doszło do niego na przejeździe dla rowerów. Sprawcą jest hulajnoga.
i jeden wypadek jest to z udziałem samochodu osobowego i doszło do niego na jezdni. Jeżeli chodzi o drugą kategorię, najechanie na pierwszego 35%, 6 kolizji. Jeżeli chodzi o sprawców, jednym sprawcą jest rower, w pięciu przypadkach sprawcą jest hulajnoga i do tych zdarzeń doszło bądź to na chodniku. Do tych zdarzeń doszło na chodniku, drodze dla pieszych lub na jezdni. Wywrócenie się pojazdu 5,9%, jedna kolizja, do tej kolizji doszło na jezdni. Zderzenie tylne, jedna kolizja i tutaj spowodował ją rowerzysta i doszło do niej na chodniku. Zderzenie pojazdów czołowe. I tutaj jedna kolizja, jest sprawcą, jest samochód osobowy i doszło do niej na jezdni. Kolejna rzecz, charakterystyka miejsca, tutaj powiedziałem odnośnie każdego zdarzenia, gdzie to miało miejsce, ale jak widzimy na jezdni, odnotowaliśmy taki zdarzeń 47,1%, jest to jeden wypadek, 7 kolizji. Chodnik, droga dla pieszych 29,4%, jest to 5 kolizji. Przejściu dla pieszych 17,6%, 3 kolizje. I na przejeździe dla rowerów 5,9%, 1 wypadek. Jak widzimy, najwięcej zdarzeń odnotowujemy jednak na jezdni. No jeżeli chodzi jeszcze tutaj o charakterystykę pod względem dni tygodnia, to tutaj, jak widzicie Państwo, trudno jest wyodrębnić dzień tygodnia. Myśleliśmy, że być może weekend wyjdzie nam, że najwięcej, no oczywiście z tej małej liczby zdarzeń, bo tą liczbę operujemy, że wyjdzie nam, że sobota, niedziela, czyli weekend będzie najbardziej zagrożony, dzień wolny, no być może więcej osób korzysta z tych hulajnóg. No niestety, może bardzo dobrze. Weekend nie jest tym dniem, gdzie najwięcej zdarzeń odnotowujemy. Jest to czwartek, ale też można tutaj, że tak powiem, wysnuć z tego wnioski, że być może większość, nie wiem, uczniów, osób, które dojeżdżają do pracy, korzysta właśnie z tych urządzeń i dlatego właśnie dochodzi do zdarzeń akurat w dni tygodnia, że tak powiem, robocze, niewolne i tu generujemy największą liczbę zdarzeń. Ja w zakresie stanu bezpieczeństwa miałbym tyle, oczywiście później, jeżeli będzie dyskusja, to oczywiście bardzo chętnie się w nią włączę. No to chwilę, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Oczywiście dyskusja będzie, panie naczelniku, i na pewno do pana będą kierowane pytania przez innych uczestników. Jak pan od strony praktycznej, strażnika kodeksu, strażnika przepisów, jak pan by postrzegał drogi, którym powinien pójść ustawodawca. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, żeby ostatnim dyskutantem, ostatnim głosem przed otwartą dyskusją był Paweł Dunaj, nasz egzaminator z WORD Białystok. Jednym z celów naszej konferencji ma być próba stworzenia listy postulowanych rozwiązań dla legislatorów. Więc pomyśleliśmy, że dobrym wprowadzeniem do takich postulatów będzie prześledzenie, jak to wygląda w kilku sąsiednich dużych krajach, które już jakąś drogą podążyły, które już uregulowały część takich zagadnień. Dlatego o krótką prezentację prosimy i jego prezentację, jego wystąpienie. Mam nadzieję, że Paweł już jest z nami, natomiast jego prezentacja, czekamy na uruchomienie, pokazanie nam tej prezentacji i uregulowań, które Niemcy, Francuzi czy Austriacy, duże kraje, gdzie te hulajnogi może ciut wcześniej przed nami, ale też pojawiły się w dużej
w dużej milionowej, wielomilionowej liczbie i tam należało to wprowadzić do kodeksu, stworzyć dla nich osobne regulowanie. Okej. W takim razie prosimy Pawła, witamy Pawła i czekamy na... Słychać mnie? Słychać. Dobra, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja przygotowałem taki krótki przegląd regulacji prawnych dotyczących właśnie urządzeń transportu osobistego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Super. Zaczniemy sobie od Niemiec. Niemcy w 2019 roku w czerwcu wprowadzili regulacje, które już zdążyły się sprawdzić po części. I tak, jeżeli chodzi o trzeźwość, dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie to 0,5 promila, jeżeli prowadzimy hulajnogę. W przypadku kolizji 0,3 promila kierowcy młodzi do 21 lat i kierowcy zawodowi nie jeżdżą w ogóle po alkoholu. Natomiast tutaj od razu warto zauważyć, że ustawodawca niemiecki nie traktuje kierujących hulajnogami jak rowerzystów, ponieważ przynajmniej jeżeli chodzi o dopuszczalną ilość alkoholu we krwi, dlatego że w Niemczech rowerzyści mają limit 1,6 promila. To jest taka ciekawostka, ale też warto się nad tym pewnie zastanowić przy regulacjach wprowadzanych w Polsce. 1,6 promila do momentu, kiedy rowerzysta nie spowoduje żadnej kolizji, taką zawartość alkoholu we krwi może mieć. Natomiast tutaj kierujący hulajnogami są traktowani jak kierujący samochodami, czyli 0,5 promila to jest ta dopuszczalna wartość. Jeżeli chodzi o poruszanie się, to przede wszystkim mogą się poruszać po drogach dla rowerów lub pojezdni. Oczywiście pojezdni tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ma biegnącej obok ścieżki rowerowej. Dodatkowo, proszę Państwa, mogą w szczególnych przypadkach jeździć po chodnikach, natomiast chodnik musi być odpowiednio szeroki, najczęściej jest to taki ciąg rowerowo-pieszy, odpowiednio oznakowany i do tego oczywiście ta prędkość kierującego hulajnogą musi być dostosowana do prędkości pieszego i ta prędkość pieszego nie jest tutaj sprecyzowana. W niektórych krajach jest to 6 km na godzinę, w niektórych 7. Natomiast tutaj nie mamy tego dokładnie sprecyzowanego, ale z tego, co panowie z firm sharingowych mówili, ta prędkość jest w zasadzie do utrzymania hulajnogi niemożliwa, te 6 czy 7 km na godzinę. Więc musi to być trochę wyższa prędkość. Co jeszcze ciekawego, to właśnie firmy sharingowe mogą ograniczać tą prędkość w tych ciągach rowerowo-pieszych automatycznie przez urządzenie GPS. Jeżeli chodzi o wiek minimalny, 14 lat Niemcy ustaliły jako wiek minimalny do prowadzenia takiej hulajnogi. Prędkość maksymalna 20 km na godzinę. Użytkownik traktowany jest jak kierujący, czyli za wykroczenie można stracić prawo jazdy i tutaj też taka ciekawostka, w 2019 roku, czyli tuż po wprowadzeniu tych regulacji prawnych, podczas Oktoberfestu w październiku 254 osoby zostały zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu i straciło uprawnienia do kierowania pojazdami. Także Niemcy po wprowadzeniu też dbają o to, żeby te przepisy były
przestrzega zakaz jazdy dwie osoby, zakaz jazdy tyrolierą, czyli ramię w ramię, i zakaz rozmawiania przez telefon. I proszę Państwa, w 2020 roku policja niemiecka przeprowadziła taki audyt, chcąc przekonać się, czy te przepisy są przestrzegane, czy użytkownicy hulajnóg te przepisy w ogóle znają, i okazało się, że tylko 14% użytkowników hulajnóg zna te przepisy wprowadzone przez ustawodawcę niemieckiego. Część z tych przepisów się sprawdziła, część nie, i kolejnymi wskazówkami, które policja niemiecka też wprowadza, na co zwraca uwagę, to należałoby wprowadzić kaski, takie rowerowe kaski dla użytkowników hulajnóg, obowiązkowo karta rowerowa, ubezpieczenie i rejestracja, w tej chwili też jest to już wprowadzone, kierunkowskazy i światła stop oraz szersze opony. Szersze opony dlatego, że ta hulajnoga jest mało stabilna i w momencie, kiedy chcielibyśmy sygnalizować zmianę kierunku jazdy ręką, ciężko ją utrzymać jedną ręką. Także tutaj kierunkowskazy, to są oczywiście takie wskazówki, które warto by było wziąć pod uwagę przy ustalaniu jakichś regulacji prawnych też w naszym kraju. Badanie trzeźwości przed użyciem takiej hulajnogi. Szwedzki operator wprowadził taką funkcję w aplikacji, właśnie sprawdzanie trzeźwości. Oczywiście bez żadnych konsekwencji, natomiast okazało się, że też wiele osób nie może przejść przez jakiś bardzo prosty test w aplikacji, właśnie dlatego, że jest pod wpływem alkoholu. Ogólnie też operatorzy zwracają uwagę na to, że często hulajnogi elektryczne są wykorzystywane jako transport po jakichś libacjach alkoholowych, po spotkaniach towarzyskich, gdzie jest alkohol, gdzie nie można wracać samochodem za kierownicą, ponieważ zabraniają tego przepisy, i często właśnie użytkownicy wykorzystują te hulajnogi, by w stanie nietrzeźwości wrócić do domu. I taką najważniejszą wskazówką po tym audycie jest to, że brak jest po prostu znajomości przepisów, brak jest świadomości, także tutaj przede wszystkim należałoby przeprowadzić szeroką akcję edukacyjną. Też pewnie nas to czeka w Polsce, oczywiście po wprowadzeniu przepisów. Jeżeli chodzi o Francję, Francja też w 2019 roku uregulowała prawnie poruszanie się na urządzeniach transportu osobistego, i tutaj trzeźwość, dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie to 0,5 promila, czyli podobnie jak w Niemczech, poruszanie się po specjalnych ścieżkach, tak zwanych zielonych ścieżkach, które są przeznaczone głównie właśnie do poruszania się na hulajnogach elektrycznych, drogach dla rowerów lub jezdni. Na jezdni tylko w obszarze zabudowanym, na której obowiązuje prędkość maksymalna 50 km na godzinę. I tutaj jeszcze ciekawostka, którą też ustawodawca podaje, to generalnie nie ma obowiązku jeżdżenia w kasku we Francji, natomiast są wybrane drogi, na których obowiązuje prędkość 80 km na godzinę maksymalna, i tam można się poruszać hulajnogą, ale już tylko i wyłącznie w kasku. Po chodniku w szczególnych przypadkach z prędkością dostosowaną do prędkości pieszego, i ona tutaj jest też nieuregulowana, czyli nie podana jest wartość tej prędkości. Wiek minimalny 12 lat, natomiast poniżej 18 lat obowiązkowo jest karta rowerowa. Prędkość maksymalna to 25 km na godzinę. Na co warto zwrócić uwagę tutaj, to wysokość mandatów, które wielokrotnie przekraczają mandaty, za które karani są kierujące samochodami osobowymi i ciężarowymi.
czyli jazda z prędkością wyższą niż 25 km na godzinę, mandat może wynieść 1500 euro, natomiast recydywa, czyli ta prędkość zmierzona wielokrotnie, mandat nawet do 3000 euro. Po zmroku i poza aglomeracją miejską obowiązkowy kask i elementy odblaskowe, podobnie jak w Niemczech zakaz jazdy 2 osoby i zakaz rozmawiania przez telefon, natomiast tutaj dochodzi jeszcze zakaz słuchania muzyki, czyli tutaj te zwracają uwagę też na rozproszenie uwagi, czyli również słuchanie muzyki. I ostatni kraj, na który tutaj warto zwrócić uwagę, Austria też uregulowała prawnie w 2019 roku poruszanie się hulajnogą, trzeźwość, czyli dopuszczalna zawartość alkoholu w liczbie 0,8 promila. Hulajnogi traktowane są dokładnie jak rowery. Poruszać się można po drogach dla rowerów lub pojezdni. Też to ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę obowiązuje na tych jezdniach. Zakaz jazdy po chodniku, w szczególnych przypadkach, tam gdzie jest specjalne oznakowanie znakami drogowymi, ta prędkość musi być dostosowana do prędkości pieszego. Wiek minimalny 12 lat od 10 roku życia z kartą rowerową pod opieką osoby powyżej 16 roku życia albo pod opieką osoby dorosłej. Prędkość maksymalna 25 km na godzinę, czyli tutaj mamy podobnie od 20 do 25 km na godzinę w większości krajów. Moc maksymalna 600 W, zakaz jazdy 2 osoby i zakaz rozmawiania przez telefon. Proszę Państwa, zdecydowana większość krajów europejskich dostrzega tą potrzebę uregulowania tej sytuacji poruszania się na hulajnogach. Natomiast niektóre kraje w ogóle się za to jeszcze nie zabrały, jak Holandia, w której poruszanie się na hulajnogach jest no co najmniej nieuregulowane, jak niezabronione, ponieważ ustawodawca przewidział tylko auta, które mają siedzisko, natomiast hulajnoga, jak wiadomo, takiego siedziska nie ma i stan prawny w tej chwili wygląda właśnie w ten sposób, że co do zasady nie wolno się nimi poruszać. No i tutaj taka ciekawostka też z Portugalii, gdzie mamy kask obowiązkowy. We Włoszech od 14 roku życia możemy się poruszać taką hulajnogą elektryczną z kategorią prawa jazdy AM, a pozostali od 18 roku życia. I jeszcze taka ostatnia uwaga, ten wiek minimalny, jeżeli chodzi o użytkowników hulajnóg, duża rozpiętość. Od 10 roku życia, czyli od momentu, kiedy dzieciaki uzyskują kartę rowerową, aż do lat 18 w niektórych krajach, na przykład już we wspomnianej wcześniej w Portugalii, od 18 roku życia są dozwolone takie hulajnogi. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Rozpoczynając część dyskusyjną naszej dzisiejszej konferencji, chcielibyśmy, proszę gości o wybaczenie, aby rozpoczął dyskusję gospodarz, dyrektor Sarosiek. Mamy ileś ciekawych wątków poruszonych przez Państwa dotychczas w tej pierwszej godzinie. Myślę, że będzie o co pytać nie tylko pana naczelnika Chmielewskiego, o jego ekspercką wiedzę, jego eksperckie doświadczenie, jak on postulowałby, jak on rozwiązałby, bazując na doświadczeniach poszczególnych krajów, kilka kwestii. Zanim do tego przejdziemy, jedno zdanie wytłumaczenia, dlaczego nie ma z nami przedstawicieli służb medycznych, które myślę, że nie trzeba więcej tłumaczyć niż w jednym zdaniu, mają w obecnych czasach sporo na głowie. Natomiast jakieś informacje, jeśli chodzi o statystyki, o dane ze służby zdrowia, przekaże dyrektor Sarosiek i niech to będzie taki wprowadzenie, ostatni głos przed
przed otwartą dyskusją, do której bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Tak, rzeczywiście prosiłem kolegów z pogotowia, prosiłem kolegów ze szpitala, zwłaszcza z poradni chirurgicznych, tych, których udzielają na co dzień pomocy ambulatoria, bo osobom, które mają urazy twarzoczaszki, połamane kończyny, prosiłem o jakieś dane. Oni te dane zaczęli gromadzić od ubiegłego roku, nie mają ich usystematyzowanych. COVID w dużym stopniu pokrzyżował jakiekolwiek plany związane ze sprawozdawczością, więc to jest głównie działanie NFZ-u, natomiast informacje od nich mam. Po pierwsze, zwracają uwagę na pełną rozdość wieku osób, które doznają urazu. To jest od 8-9-latków i tam jest stosunkowo nieduża liczba osób, które zgłaszają się z urazami, którym trzeba udzielać pomocy ambulatoryjnej, po kilkunastolatku, gdzie jest znacznie większa liczba osób. Największa liczba osób, której udzielana jest pomoc, jeśli chodzi o przekrój, to 25-latkowie, 30-latkowie nawet. I tam to jest ponad 50% udzielonych przypadków pomocy. Natomiast najstarszy użytkownik, któremu udzielano pomocy, to był uraz twarzoczaszki, konkretnie rozbita głowa i gniecenie, właśnie pod złamanie kości jarzmowej. To był 75-latek spod Białegostoku, jednej z gmin Białostockiej, który jechał prywatną, własną hulajnogą, którą jeździł po zakupy. Wracając teraz do spraw, jeżeli chodzi o liczbę przypadków. Te liczby przypadków to od kilku dziennie w okresie wiosennym, po kilkanaście w okresie wakacyjnym. Ta liczba spada razem z pogorszaniem się pogody, czyli z tym, kiedy się robi coraz zimniej, pojawiają się opady atmosferyczne. Wtedy ta liczba osób, którym udzielana jest pomoc ambulatoryjna, spada. Natomiast podobno nie ma pory roku, podczas której nie jest udzielana pomoc. W każdym miesiącu jest, nawet w miesiącach zimowych, jak twierdzili medycy, jest kilkanaście osób, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy ci ludzie po prostu spadają z hulajnog, przewracają się, ewentualnie zderzają się na przykład jeżdżąc z nimi po pomieszczeniach, bo dzieci, które otrzymają to pod choinkę, próbują jeździć tym na przykład w domach, w mieszkaniach i tutaj też zdarzają się różnego rodzaju urazy. Najczęstsze urazy to złamania kończyn przednich. Wszelkiego rodzaju nadgarstki, ale nie tylko, także ramiona, barki, kończyny dolne, to jest druga ilość, tutaj przede wszystkim urazy kolan i trzecia, najgroźniejsza, najwięcej tutaj zdarzeń niechirurgicznych związanych z jakby szyciem, to są urazy twarzoczaszki. Bardzo często kończy się to właśnie rozbiciem, zmiażdżeniem, rozcięciem elementów twarzy, czaszki, kości jarzmowych, policzków, brody. Zasadniczo podkreślają właśnie lekarze z poradni chirurgicznych, z ambulatoriów, że osoby, które noszą kaski, stosunkowo rzadko doznają urazów twarzoczaszki, natomiast zdarzają się urazy kończyn przednich. Natomiast i zalecają, czy też wskazywali tym swoim pacjentom, żeby nosili, tak jak w przypadku deskorolkarzy, ochraniacze na kolana i na łokcie, ponieważ to tworzy pewnego rodzaju barierę bezpieczeństwa na wypadek, gdyby się ktoś przewrócił albo wydarzyło się coś złego. No i zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kiedy pytali, nie są to żadne badania ścisłe, wynika to raczej z ich takich spostrzeżeń podczas udzielania pomocy medycznej, kiedy pytali o przyczynę i okoliczności, to najczęstszym przypadkiem to są nierówności na drodze. Tutaj one się pojawiają wtedy, kiedy hulajnoga jedzie za szybko. Dlatego, że tak jak wspomnieli panowie z Boltu i z Blinki podczas prezentacji, pojazdy mają określoną prędkość, na którą się powinny bezpiecznie poruszać, ale hamulce, które
są w tych urządzeniach, są skuteczne przy tak niewielkich kołach, tylko w pewnych określonych warunkach. Nie można hamować gwałtownie, nie można hamować w sposób agresywny. Tymczasem, jeżeli się jedzie z prędkością i wie to każdy, kto prowadzi pojazd, a myślę, że nasz egzaminator nadzorujący i pan Wojtek Chmielewski powiedzą, więc przypomnę o tym, że im większa jest prędkość, tym dłuższa jest droga hamowania. W przypadku tego pojazdu, jeżeli jedzie się za szybko, to te hamulce nie potrafią zatrzymać pojazdu natychmiast w jednym miejscu i tracona jest, bardzo łatwo jest się powrócić do przodu właśnie z taką hulajnogą. One są konstruowane w różny sposób, ale tak jak też się dowiedziałem, wiele prywatnych urządzeń, bo urządzenia wynajmowane nie mają takiej możliwości, tutaj ukłon i wielkie podziękowania za takie zabezpieczenie ze strony tych, którzy wynajmują te pojazdy, nie mają możliwości upgrade'owania. Stosunkowo łatwo jest znieść ograniczenia, tudzież bariery, które są w tych urządzeniach ustawiane, żeby zwiększyć prędkość. Niestety prawie nigdy nie idzie to w parze z zwiększeniem jakości skuteczności hamulców. Te hamulce pozostają na tym samym poziomie. I to zdaniem lekarzy jeden z powodów, głównych powodów właśnie tego rodzaju zdarzeń w ruchu drogowym, właśnie w ruchu pieszym. Nie są do takich sytuacji wyzywane pogotowie poza poważnymi urazami, ponieważ lekarze w pogotowiu zalecają samodzielne udanie się do ambulatorium, udzielenie pomocy. Stosunkowo rzadko wzywana jest też policja, ponieważ zdarzenia dzieją się na chodniku, najczęściej z udziałem pieszych, czasami z udziałem samych kierujących. Najczęstszym przypadkiem podobno nie są zdarzenia wcale z osobami pieszymi, tylko właśnie sytuacje, kiedy jest gwałtowne hamowanie. Najczęstszy przypadek takich urazów, chociaż jeden z lekarzy stwierdził, że zdarzyło mu się, że pojawiły się dwie osoby piesze i sprawca takiego wypadku, który po prostu się zdarzyli, bo kierujący hulajnogą nie był w stanie zahamować, a pieszy wtargnął, zakładając, że ten go ominie. Czasem hulajnoga nie miała takiej możliwości ekwilibrystycznego wyhamowania, czy też ominięcia. Wracając jednakże do tych przypadków, to ciągle stosunkowo nieduża ilość wydarzeń jak na liczbę urządzeń, bo jeżeli rocznie przybywa tych urządzeń, jak wspomniał jeden z prezentujących moich przedmówców, jest to 120-160 tysięcy urządzeń rocznie, to liczba takich wypadków nie jest duża. Jednakże nie ma co się łudzić, ta liczba będzie rosła, ponieważ mieliśmy szczególny okres w 2020 roku, nie było zbyt wielu okazji do spacerów, nie było zbyt wielu okazji do spotkań na deptakach, nie było zbyt wielu okazji do pojawiania się i wspólnego, powiedzmy, spacerowania czy poruszania się po miejskich ulicach, a tam w tej chwili głównie jeżdżą hulajnogi elektryczne, zgodnie z przepisami nie powinny wjeżdżać na ścieżki rowerowe, bo hulajnoga, osoba korzystająca z UTO to pieszy. No to mamy niestety, w tej sytuacji mamy stety, mieliśmy mało wydarzeń, ale w momencie, kiedy COVID nam odpuści, kiedy nam się poradzić i wrócimy do normalności, to biorąc pod uwagę rosnącą liczbę wydarzeń i rosnącą liczbę i to, że wyjdziemy tłumnie chodząc po ulicach, a wśród nas będą użytkownicy UTO, może się tak zdarzyć, że będą różnego rodzaju, liczba tych wypadków wzrośnie. Dlatego regulacja i upowszechnienie tych praktyk jest rzeczą wręcz niezbędną. Ja mam przy okazji tutaj jakby kwestie, notowałem sobie kwestie kilku wątpliwości, które chciałbym, żebyśmy poruszyli. Oczywiście mam nadzieję, że każdy z moich przedmówców będzie miał taką samą możliwość i taki sam pomysł. Pierwsze pytanie, które chciałem zadać, to jest właśnie hamowanie, a prędkość, jeśli chodzi o hulajnogę. Czy jest możliwość poprawienia, upgrade'owania tych, także powiedzmy zadbania o bezpieczeństwo, jeżeli jakiś dżentelmen czy pani zdecyduje się na upgrade'owanie, czy podwyższenie prędkości, czy ma możliwość też w jakiś sposób poprawienia jakości hamowania, czy generalnie powinny być nakazane we własnym zakresie i jaka jest tutaj właśnie ta zależność. Druga sprawa to jest kwestia związana z kwestią parkowania, czy waszym zdaniem ustawa
działać ustawowo regulowana, czy w jaki inny sposób, czy powinny być to uchwały Rady Miasta. Kwestia, jakie powinny być to rozwiązania, bo mamy rozwiązania, które mają... Ja tutaj pytanie do pana dyrektora Sochonia i kwestia prosta, czy pana zdaniem bardziej efektywne byłoby wprowadzenie tego do edukacji, poprawienie czy do przeszkolenie ponowne nauczycieli wychowania komunikacyjnego, bo oni przecież skończyli jakieś szkolenia. Nie wiem, czy istnieje formuła prowadzona przez kuratorium, nawet w formie zaleceń, żeby oni to w jakiś sposób poprawiali, ponownie uczestniczyli w szkoleniach doszkalających, czy też powinniśmy zwrócić się, bardziej skuteczne byłyby programy nasze własne, jakaś forma hybrydowa, nie oczekując, że to spotkanie przyniesie rozwiązanie. Interesuje nas bardziej, jaką drogą powinniśmy pójść, która z nich jest bardziej skuteczna. Kwestia też ze strony policji i tutaj może prosiłbym o rozpoczęcie właśnie tej wypowiedzi ze strony pana naczelnika Chmielewskiego. Mianowicie kwestia, jakie waszym zdaniem, zdaniem policji, zdaniem praktyków, najbardziej bezpieczne rozwiązanie byłoby do zastosowania? Czy droga na, czy wpuszczenie tych hulajnóg na ścieżki rowerowe, jak tutaj mówi ustawodawca, w jaki sposób, czy też może jezdnie, pobocza? Jeżeli jezdnie i pobocza, to wówczas czy oni mają się poruszać w strumieniu zgodnie z kierunkiem poruszających się pojazdów, czy też jak pieszy poruszać się przeciwną stroną drogi? To zazwyczaj tutaj jest, powiedzmy, istotna sprzeczność. Trzeba byłoby wskazać to rozwiązanie, bo ja przeglądając jakby projekty ustaw, nie potrafiłem wyzbyć się tej wątpliwości, jak ustawodawca powinien to traktować. Być może to jeszcze jest czas na to, żeby zwrócić na to uwagę. I ostatnia sprawa, kwestia wieku użytkowników, to nas słusznie podniósł pan dyrektor Sochoń. Wieku użytkowników, czy powinniśmy to w jakikolwiek sposób limitować? Jeżeli tak, to od jakiego okresu, jakie są wasze poglądy? I ostatnia sprawa dotycząca już w tej ostatniej zakresie, jeżeli chodzi o prędkość, to w jaki sposób praktyczny można byłoby regulować tą prędkość? Czy poprzez ograniczenie, jeśli chodzi o producentów, czy poprzez rejestrację może tych pojazdów? One nie przechodzą badań technicznych, tak jak rowery, więc tutaj trudno jakby wskazać, jaka można mogła być ograniczona prędkość i techniczne rozwiązanie z tym związane. I ostatnia, i tutaj co za tym idzie, jak tą prędkość, jeżeli to miała być tylko i wyłącznie miernik prędkości, jak tą prędkość egzekwować. Z mojej strony to takie moje wątpliwości czy pytania, które się pojawiły, a które myślę, że powinniśmy w jakiś sposób przygotowywać odpowiedzi, nawet jeżeli nie dzisiaj, nie tu, nie tam, i przygotować się do końca tej dyskusji i do stworzenia jakichś dobrych praktyk, następnego kroku w dobrych praktykach i rozwiązaniach, zanim ustawodawca decyduje się coś zrobić. Dziękuję bardzo. Tak, śmiało, bardzo proszę, panie dyrektorze, pan pierwszy. Przepraszam, ale czas niestety, szkoły nie próżnują i wzywają obowiązki, ale odpowiadając dla pana dyrektora na pytania, myślę, że tak. W pierwszej kolejności to trzeba by było uzupełnić szkolenia dla nauczycieli, którzy przygotowują uczniów do zdobycia karty rowerowej, o treści związane z hulajnogami. W zakresie tym, żeby teraz do szkół przesłać, to na pewno nie w formie zaleceń, bo zalecenie z kuratorium to jest wtedy, kiedy zostało złamane prawo i trzeba to poprawić. Natomiast nazwałbym to rekomendacjami. I w zakresie tych rekomendacji to warto byłoby raz, to powtarzam jeszcze raz, ten film udostępnić i opracować materiał, które treści, jakie treści ewentualnie edukacji komunikacyjnej trzeba byłoby wzbogacić o treści związane z hulajnogami. I to, co praktycznie jest wiele w tych prezentacjach zarówno państwa operatorów tych hulajnóg, jak i WORD-u i też doświadczenia tutaj pana Pawła Dunaja nadzorującego egzaminy związane z prawem o ruchu drogowym, o które treści wzbogacić kształcenie uczniów w zakresie wychowania komunikacyjnego. I tutaj po prostu na zasadzie rekomendacji trzeba by było opracowanie takie zrobić w
formie nawet broszurowej i rozpowszechnić po wszystkich, na początek chociażby po wszystkich szkołach podstawowych. Bo im wcześniej zaczniemy, to wiadomo, szybciej uzyskamy te pozytywne efekty. Oczywiście dodatkowa broszura dla szkół ponadpodstawowych również by się przydała, ale myślę, że to w drugiej kolejności, bo najbardziej chyba jednak trzeba chronić tych najmłodszych i oni sięgają po te hulajnogi. Cieszę się i jestem też trochę zaskoczony, że chyba jednak w ciągu tych 2 lat, to patrząc na zestawienie sporządzone przez pana naczelnika, to jednak udział hulajnóg w tych wypadkach drogowych nie jest duży. Rzekłbym, że uczestnicy chyba są w niewielkim stopniu tych wypadków spowodowali. Należy się z tego po prostu cieszyć. Natomiast jeżeli wracając chodzi o tą edukację, to na początek wprowadzić zmiany do szkoleń, które będą w przyszłości, a teraz na zasadzie rekomendacji do szkół przygotować materiał, rozesłać. Oczywiście deklarujemy swoją pomoc tutaj i włączenie się w te prace, żeby wzbogacić te treści wychowania komunikacyjnego realizowanego na lekcjach z uczniami, nawet z online, bo jest to dobry materiał i świetny materiał do tego, żeby poprowadzić go również w formie zdalnej. I również tutaj można przygotować szkolenia dla nauczycieli. No, kurator nie prowadzi takich szkoleń, ale chętnie się włączymy chociażby w rozpropagowanie, w zachęcenie. Jeżeli będzie trzeba od strony merytorycznej, tej dydaktycznej, również włączymy się w poprowadzenie takich szkoleń, jeżeli będzie trzeba, również online'owych. Sprawdza się to, nauczyciele chętnie uczestniczą, bo mogą to robić w zaciszu domowym. Chociaż swoje wady takie kształcenie ma. To tyle. Dziękuję Państwu serdecznie i proszę wybaczyć, ale niestety muszę opuścić. Dziękujemy bardzo Panie Dyrektorze za udział w naszej konferencji i za te kilka zdań podsumowania z Pańskiej strony. Oczywiście WORD Białystok deklaruje, rozpoczął niniejszym, traktujemy to jako rozpoczęcie współpracy, jeśli chodzi o szkolenie najmłodszych użytkowników ruchu i w sprawie hulajnóg. Panie Naczelniku, pojawiło się w toku dyskusji, w toku wystąpień wielu przedmówców bardzo dużo pytań, wątpliwości. Liczymy na Pana ekspercką wiedzę, doświadczenie. W którą stronę Pan poszedłby, gdyby miał Pan możliwość wzięcia do ręki długopisu, klawiatury i stworzenia zrębów ustawy, ustawowych rozwiązań? Pieszy czy rowerzysta? 18 lat czy mniej? A jeśli mniej, to ile? Bardzo proszę, pan naczelnik Wojciech Mielec. Dziękuję za pytania. Oczywiście przyglądałem się tym rozwiązaniom, które są w innych krajach i myślę, że tutaj, że tak powiem, można by było skorzystać z wielu rozwiązań, które są już wprowadzone. Na pewno, wydaje mi się, że na pewno nie powinien to być pieszy. No jednak tutaj definicja pieszego jest zupełnie inna. Tutaj mamy urządzenie, pojazd, nie wiem jak to będzie nazwane. I tutaj jednak poruszanie się z tą prędkością, którą osiąga się jadąc z hulajnogą, na pewno jest większe niż pieszego i w związku z tym też są inne zagrożenia w ruchu drogowym. Dlatego też no, idąc dalej, myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby, no bo gdzieś te pojazdy no pewne nie znikną, będą, muszą gdzieś się poruszać, więc myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby skierowanie tego ruchu, tych pojazdów na ścieżki rowerowe, drogi dla rowerów, gdyż pojazdy, które poruszają ścieżkę rowerową, na pewno, tak jak już mówiłem, pieszy wolniej się porusza, tam jest prędkość większa, piesi już coraz bardziej są przyzwyczajeni do tych dróg, ścieżek dla rowerów, także myślę, że tutaj by było to rozwiązanie na pewno lepsze, ale zdaję sobie z tego sprawę również, że no nie wszędzie te jednak drogi, ścieżki dla rowerów jeszcze mamy, dlatego też no pewnie trzeba było ten ruch tych urządzeń, pojazdów skierować też
w pewnych miejscach na jezdnię, no ale tutaj myślę, że zasadne by było warunek taki, jaka jest prędkość dopuszczalna na danej drodze. No bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, że hulajnowo ktoś będzie jechał, gdzie jest prędkość dopuszczalna 50-70 km na godzinę. Na pewno musiała być ona znacznie ograniczona, żeby też to było bezpieczne dla no, kierującego chyba tym urządzeniem czy tym pojazdem. Co do chodników, to wydaje mi się, że tutaj raczej powinno to być jako ostateczność, gdyż no mówię, piesi, nie wszyscy piesi są przyzwyczajeni. Są osoby, które przyjeżdżają z innych miast, nie mówię o Białymstoku, na przykład i Warszawie, gdzie zwiedzają, rozglądają się i nie spodziewają się, że w tym miejscu na chodniku będzie ktoś znajdował się na takim urządzeniu, kto porusza się znacznie większą prędkością. No i tak jak te zdarzenia, które tu analizowaliśmy, to w większości taki on miał przebieg. Osoby pierwsze nie spodziewały się, że na chodniku będzie ktoś jechał hulajnogą, która znacznie przewyższa chód pieszego. Jeżeli chodzi o wiek, jakim powinny osoby korzystające z hulajnog, jaki powinny mieć wiek, to wydaje mi się, że nie powinien być on mniejszy na pewno niż karta rowerowa, a myślę, że można było tutaj posiłkować, jak w innych krajach jest to, czy 14 lat, czy może troszeczkę więcej, no bo jednak no, prędkość i zagrożenia, które występują, tym bardziej, że jeżeli będzie dużo pojezdni, no to powinien posiadać jakąś wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, na temat bezpieczeństwa, wiedzieć o zagrożeniach i zdawać sobie sprawę, jakie on może spowodować zagrożenie, jeżeli nie będzie stosował się do przepisów. Jeżeli chodzi o musi tutaj wyposażenie w kask, czy jak tutaj była mowa o ochraniaczach, no to myślę, że tutaj można by było to uregulować, ale jeżeli do tej pory rowerem możemy poruszać się tak naprawdę bez kasku, no to tutaj, jeżeli ten pojazd, rozumiem, że on z miejsca, na pewno mamy lepsze przyspieszenie niż rower, no jeżeli osoba, która nad tym pojazdem nie zapanuje, no może mieć większy uszczerbek na zdrowiu niż kierujący rowerem, być może trzeba było tu pomyśleć o obowiązku posiadania chociażby tego kasku, hełmu, tak, żeby ochronić głowę tego kierującego. Co do wyposażenia pojazdu, to myślę, że tak jak tutaj przy rowerze, no, co najmniej powinien być ten jeden hamulec, ale też tutaj trzeba było wziąć to pod uwagę masę tego pojazdu. Nie jeździłem hulajnogą, trudno mi powiedzieć, jaka jest masa tego pojazdu. No i tak jak była mowa tutaj, jeżeli jadą dwie osoby, a na pewno tak się zdarzy, że no pewnie nie będziemy w stanie tego upilnować, nawet jeżeli by to urządzenie posiadało jakieś czujniki, które nie wiem, będą ważyć wagę, no to trudno odnieść się do tego, czy jadą dwie osoby, czy jedna, tak, no bo to nikt tego nie określi, no waga, że tak powiem, człowieka jest różna i tutaj, że tak powiem, nam to nic nie da, ale urządzenia te powinny zakładać, że może dojść do tego, że będzie osoba czy obciążenie tego pojazdu znacznie większe i tutaj te ze względu bezpieczeństwa hamulce czy opony, żeby wytrzymały wagę znacznie większą niż jest to dopuszczalne. Tylko ze względu, chodzi mi tu tylko ze względu na bezpieczeństwo, bo oczywiście tego te osoby nie powinny robić, no ale wiemy jak jest i widzimy też jak to się odbywa. No i widząc tutaj te hulajnogi, które u nas jeżdżą, w większości mają one oświetlenie, bardzo dobrze oświetlenie, przynajmniej te z przodu, bardzo dobrze oświetla drogą przed tym urządzeniem, pojazdem. Z tyłu widzę, że też to oświetlenie jest, także ten pojazd jest widoczny. Wprawdzie jest one bardzo nisko umieszczone, no ale konstrukcja tego pojazdu nie pozwala na umieszczenie, mówię o z
tylnym świetle pozycyjnym, umieszczenie go wyżej z przodu, różnie to, różny typ hulajnog widziałem, jest i to nad całym kołem, jest również w najwyższym punkcie umieszczone to oświetlenie, także jest dobrze widoczne. Tutaj pan dyrektor zadał pytanie, czy te hulajnogi powinny się poruszać, być traktowane jak pieszy i poruszać się tak jak pieszy po drodze. No tutaj powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego pytania i się tak zastanawiałem, czy byłoby to dobre, skoro to te urządzenia już mają oświetlenie jakieś, gdyby kierujący miał jakieś odblaski, no bo na chwilę obecną pieszy poza obszarem zabudowanym powinien mieć te odblaski, poruszać się oczywiście odpowiednią stroną drogi, ale jeżeli to już by było uregulowane, to myślę, że raczej bym się skłonił tutaj do tego, aby poruszał się tak jak rower. Powinien mieć oświetlenie, wymagane oświetlenie, kierujący, ewentualnie jakieś odblaski i w ten sposób, bo jakoś na chwilę obecną nie bardzo widzę, żeby hulajnogą ktoś mógł się poruszać jak pieszy, ale no pewnie też zależałoby to od drogi, tak myślę, ale raczej skłoniłbym się w tym kierunku, że jednak byłby to, określić to by należało jako rower. Też tutaj, no mówię, jeżeli tutaj mówimy o rowerze, to też zakaz przejeżdżania przez przejście dla pieszych, gdyż by piesi też, no, że tak powiem, ruch pieszych odbywał się swobodnie, nie zakłócali go kierujący hulajnogami. I na chwilę obecną myślę, że miałbym tyle. Jakby były jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Wyjaśnienie iluś wątpliwości. Mam, z kolei pan zgłosił parę wątpliwości, pytań do operatorów o możliwości techniczne, technologiczne, jak dzisiaj wyglądają te parametry i co można by tutaj... Jeszcze do przejrzystości można się odnieść. Proszę bardzo. Zgłaszał się pan Bartosz Małecki z firmy Bolt, więc jeśli możemy, to bardzo byśmy prosili może kilka odpowiedzi na pytania pana naczelnika i pana dyrektora mógłby pan nam udzielić. Witam, Bartosz Małecki. Odnosząc się do tego wszystkiego, ale też przede wszystkim chciałbym podziękować panu komendantowi za pokazanie statystyk wypadkowych. Są to statystyki, które nam bardzo pozwolą dopasować nasz program edukacyjny i informacje edukacyjne, jakie wysyłamy do użytkowników, na co zwrócić uwagę. Są to też rzeczy, które możemy wspólnie z Bordem, z Policją, z innymi miastami wziąć pod uwagę przy kolejnych eventach edukacyjnych, tak aby każdy użytkownik, nie tylko hulajnogi sharingowej, wiedział, na co zwrócić uwagę, ale pokazało to też dość istotną kwestię, czy zawęziło bardzo wypadki, które się zdarzają na drogach publicznych czy miejsca. Tutaj nie tylko edukacja samych użytkowników hulajnóg, ale również edukacja kierowców, na to zwrócić uwagę, co się dzieje. Jeśli chodzi o odniesienie się do prędkości, czy do regulacji, które mają wejść, nasze hulajnogi są jakby systemowo ograniczone do 25 km na godzinę. I nie ma tutaj możliwości, że tak szeroko powiem, zhakowania, tak, czyli włamania się do systemu, aby zwiększyć prędkość hulajnogi sharingowej. Jest to ograniczone systemem i w danym miejscu taka hulajnoga będzie jeździła z taką prędkością maksymalną. Aplikacja również pozwala użytkownikom nieoswojonym z jazdą na hulajnodze wprowadzenie jej w tryb początkujący,
co oznacza, że hulajnoga będzie się poruszała z maksymalną prędkością 15 km na godzinę. Tak jak już kolega Aleksander wcześniej powiedział, co też było widać w prezentacji, mamy możliwość wyłączenia strefy, czy ograniczenia pewnej strefy tutaj w porozumieniu z miastem, ograniczenia prędkości w danej strefie, co również zwiększa i przekłada się na bezpieczeństwo w tym danym miejscu, w tym danym rejonie. Jeżeli chodzi o samą edukację, tak, bardzo nam na tym zależy i jeżeli będzie możliwość robienia tego z miastem, w porozumieniu z miastem, z WORD-em, z policją, aby dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, bardzo chętnie będziemy współpracować i bardzo chętnie będziemy dzielić się naszym doświadczeniem, jak również takimi statystykami, jak pokazał pan komendant, co również może się przełożyć w dłuższej mierze na bezpieczeństwo wszystkich dookoła. Dziękuję bardzo. A pytanie, które postawił pan naczelnik, czy jest możliwość techniczna sprawdzenia, ile osób jest na hulajnodze, czy jedna, czy dwie? No bo spotkamy się z realia realiami, a przepisy przepisami. Dokładnie niestety tak. No, najłatwiejszy sposób skontrolowania tego jest to wizualne. Jeżeli chodzi o systemy, tak jak było wspomniane, czujniki, podejrzewam, że jest taka możliwość wprowadzenia czy zmiany konstrukcji hulajnogi, natomiast nie jest to coś, co by się wydarzyło dość szybko. Tutaj, jeśli chodzi o hulajnogi sharingowe, myślę, że coś takiego mogłoby być wcześniej niż później. Natomiast te hulajnogi, które można po prostu kupić w sklepie, podejrzewam, że tak jak można taką hulajnogę zhakować i zmienić jej oprogramowanie, podnosząc prędkość, tak samo można by taki czujnik w jakiś sposób oszukać. Także tutaj edukacja, tak jak było wspomniane, od najmłodszych lat, aby poruszać się bezpiecznie i pojedynczo na takiej hulajnodze. Tak samo edukacja też później, przypominanie o tym użytkownikom, czy w aplikacji, czy na zawieszkach, czy na billboardach, jest jak najbardziej ważna i istotna, aby zachować bezpieczeństwo. Czyli na dzisiaj stan techniczny jest taki, no jak z samochodami, też wiemy, że nie może wejść do samochodu osobowego 7 czy 8 osób, ale maszyna nie odmówi pojechania, jeżeli tyle osób wejdzie, bo czasami ludzie lekkomyślnie tak postępują. Tyle, że hulajnogi tym się różnią, że jest nadzieja, że szybciej niż później to będzie można ograniczyć, że to do tego nie dojdzie. To jest optymistyczna konkluzja, że rzeczywiście w bardzo dużym stopniu, nieporównanie większym niż przy operatorach samochodów czy producentach samochodów, jesteście w stanie, czy firmy są w stanie nad tym zapanować, żeby to rzeczywiście warunki techniczne odpowiadały warunkom prawnym, przepisowym. To ważna konkluzja. Paweł Dunaj poruszył wątek alkoholu. Paweł. Halo? Alkoholu. To pytanie do pana Pawła? Ale jeśli do pana, to bardzo proszę. Czy jest możliwość tutaj techniczna ograniczenia, że zakazania, nieruszenia? No niestety tutaj zdrowy rozsądek przeważa przy, że tak powiem, wykryciu, czy ktoś jest po alkoholu, czy pod jakimiś innymi substancjami odurzającymi. Także ciężko w tym momencie odpowiedzieć jasno i wprost na to pytanie, czy jest taka możliwość, czy nie ma takiej możliwości. Tutaj bardziej bym się skłaniał ku odpowiedzi i zobaczymy, co przyniesie przyszłość i jak technika też będzie się rozwijać pod kątem wykrywania tego typu, że tak powiem, zachowania.
Okej, dziękuję bardzo. Pan Jakub Michałowski. Tak, dziękuję. Ja myślę, że w sytuacji, w której hulajnoga stanie się pojazdem, w związku z czym wpadnie całkiem inne jakby reguły, jazda po alkoholu, każde zdarzenie w wyniku właśnie prowadzenia pod wpływem będzie totalnie inaczej traktowane niż jest obecnie. Tak? Ta pustka legislacyjna sprawia, że jest, nie wiem czy przyzwolenie, ale myślę, że nie ma takiego społecznego właśnie nieprzyzwolenia na prowadzenie hulajnóg, tak jak ma to miejsce z rowerami już mam wrażenie. W sensie jest jakiś ostracyzm społeczny w sytuacji, w której ktoś wsiada na rower po alkoholu. Myślę, że takie zjawisko też będzie musiało zajść w przypadku hulajnóg, bo są póki co one tak traktowane jako taka ciekawostka, zabawka. Skoro już mówimy o kwestiach medycznych, znaczy takich wypadkowych, to no, ponieważ operujemy dalej tylko takimi naszymi obserwacjami, a nie statystykami, ponieważ one nie występują. Ja także taką kwerendę wśród lekarzy zrobiłem i ja znowu usłyszałem, że praktycznie nie ma osoby, która by się gdzieś tam nie przyznała, już będąc na tym sorze, że wynikiem tego zdarzenia było albo brawura, albo alkohol. I to też pewnie sobie trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest rower, w sensie hulajnoga to nie jest rower i trzeba inaczej się tym urządzeniem posługiwać. Innym aspektem są krawężniki, które są dla roweru, prawda, czasami niezauważalne, czasami w ogóle nie stanowią jakiegoś wielkiego problemu, a dla hulajnogi już są istotne. Ale to tak jest po prostu. To jest inne urządzenie, które się pojawiło niedawno, tak, do którego się musimy przyzwyczaić. Ja mam wrażenie, że jadący z tą samą prędkością nielegalnie rower po chodniku sprawia mniejsze takie wrażenie emocjonalne na przykład na osobie starszej niż taki siedząca z tą samą prędkością hulajnoga. To wynika bardziej z obycia, z takiego przyzwyczajenia się do tej formy lokomocji. Wydaje mi się tutaj ad vocem trochę, jeśli chodzi o to, co powiedział pan inspektor Chmielewski, wydaje mi się, że to też zresztą było potwierdzone w wcześniejszych wypowiedziach. To prędkość maksymalna, czyli energia kinetyczna, która się z tym wiąże, jest przyczyną większości zdarzeń, a nie samo przyspieszenie. Jeśli rozmawiamy o ustawie, to różnie się czyta, ale należy pamiętać, że rower elektryczny, który ma prawo mieć 250 W dodatkowego zasilania elektrycznego, ma jeszcze, szacuje się, około 500 W w nogach użytkownika. Tego nie ma w przypadku hulajnóg, ani innych UTO, bo pamiętajmy Państwo, rozmawiamy o UTO, tak? A nie o hulajnogach tylko. To w przypadku UTO nie występuje, w związku z czym podjazd pod większe zniesienie przy 250 watach przy człowieku, który waży, a ma prawo przecież w Polsce ważyć 100 kilo na przykład, taki akurat mamy regulamin, to jest bardzo trudne. W sensie ta hulajnoga bardzo zwolni poniżej tego poziomu, który byśmy traktowali jako bezpieczną prędkość pojazdu. W związku z czym przykłady z innych krajów, dziękuję za ich tutaj przytoczenie, pokazują, że ta moc ma znaczenie, ale ma właśnie to znaczenie dla bezpieczeństwa, dla płynności jazdy. Ograniczajmy prędkość maksymalną, nie ograniczajmy specjalnie mocy, gdyż to nie jest źródło problemu. To pokazują nasze obserwacje. Jeśli chodzi o dane, jeśli chodzi o takie porównanie roweru i hulajnogi, to mogę się tylko porównywać z takimi ogólnymi statystykami amerykańskimi, bo oni zaczęli najwcześniej. Tam naprawdę statystyki medyczne mówią o podobnej wypadkowości roweru i hulajnogi. Na razie operujemy na tak niewielkich liczbach zdarzeń w Polsce, że ciężko tutaj procenty z tego tworzyć. Tak czy inaczej doceniam to, co pan inspektor pokazał. Natomiast chciałem zwrócić na inną rzecz. Znaczy, mam wrażenie, że sposób, w jaki się poruszają polscy kierowcy, mówię o samochodach, trochę ogranicza możliwości innych sfer transportu. Dlaczego jest tak, że w zachodniej Europie w wielu miastach i miasteczkach, czy właśnie w Stanach, jazda po jezdni tuż obok samochodu nie stanowi żadnego wyzwania emocjonalnego dla opinii publicznej, a w Polsce jest wprost na odwrót. Mówimy o zagrożeniu. Tak?
Gdyby pojazdy się faktycznie poruszały 50 km na godzinę na drogach o takim limicie prędkości, to myślę, że nasza dyskusja by szła w innym kierunku. Obecnie jest rzeczywiście bardzo niebezpiecznie. Ja jestem osobiście przeciwny, aby na tych 50-kilometrowych drogach, nie dlatego, że sam samochód stanowi zagrożenie, tylko w sensie praktyka jazdy w Polsce, o tak to bym mówił. Co do limitu wieku, ja mam 4 dzieci, to się wypowiem. Uważam, że ten moment, w którym dziecko jest w stanie świadomie nauczyć się i zrozumieć zasady ruchu drogowego, to jest ten moment, w którym może z takiego urządzenia korzystać, czyli karta rowerowa. To jest ten wiek. Nie każdy tę kartę zdaje i moja starsza córka, która właśnie nie zdała tej karty, nie uważam, że powinna się poruszyć w ruchu drogowym. I myślę, że to jest ta bariera. Czyli to jest, każde dziecko inaczej dorasta, ten moment, w którym jest na tyle dojrzałe, żeby zdać kartę rowerową, to jest, myślę, taka dobra granica. Myślę, że Państwa instytucja, czyli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i wraz ze szkołami mogą przygotowywać młodzież do obsługi tego nowego urządzenia. To nie jest rower, to jest inne urządzenie, ono wymaga tak samo nauki jak każde inne. Nie uważam, że broszur, filmy, okej, ale praktyka na placu przed szkołą, jeżdżenie ósemek, przejeżdżanie przez krawężniki, hamowanie na śliskiej nawierzchni, cokolwiek Państwo wymyślicie, myślę, że będzie dobre, byle było praktyczne. Chętnie pomożemy, jeśli możemy. Nasze hulajnogi są dostosowane do osób dorosłych. Taki też mamy regulamin, ale więc pewnie będzie konieczne zastosowanie jakichś mniejszych modeli dopasowanych do wzrostu podróżnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mogę zadać pytanie? Tak, bardzo proszę. Ja odnosząc się do poprzedników moich, chciałem jeszcze zadać odnośnie, nie to, że się uparłem odnośnie tej wagi, ale tak jak tutaj mój przedmówca mówił, jeżeli to urządzenie jest dostosowane, rozumiem, homologowane jest na jakąś wagę osoby użytkującej. Nie wiem, tu padło słowo 100 kg. No ja rozumiem, że ta prędkość spada, jeżeli podjeżdżamy pod zniesienie, ale jeżeli zjeżdżamy z zniesienia, to ta prędkość, że tak powiem, może gwałtownie wzrosnąć. No jeżeli urządzenie jest homologowane na określoną wagę, ma też homologowane na to hamulce, to czy nie można było, myślę, że to może nawet prostsze było niż to poprzednio mówiłem, ale żeby był, nie wiem, czujnik, który jeżeli ta waga jest waga użytkownika, na przykład jakby tu wsiadło, tak jak rozmawiają się dwie osoby, waga znacząco wzrosła, to ten czujnik po prostu ograniczałby tą prędkość, żeby, że tak powiem, ta sprawność hamulców czy całego układu napędowego no, odpowiadała, była bezpieczna przede wszystkim, tak? No bo tutaj ja rozumiem, pod górkę podjeżdża kierujący, spada z górki, jeżeli ta waga waży, nie wiem, 150 kg albo więcej, jest homologowana na 100 kg, czy dwie osoby dorosłe wsiądą, no to też na pewno ta waga będzie dużo ponad 100 kg. No i wtedy co z tymi hamulcami, że tak powiem, z całym urządzeniem? Czy właśnie, czy to nie byłoby rozsądniejsze, żeby po prostu urządzenie samo wykrywało, że jest ciężar osoby jest większy niż dopuszczalny i ograniczało w pewien sposób tą prędkość. Przez to myślę, jeżeli ta prędkość by była ograniczona, to myślę, że większość osób nie chciałaby we dwójkę jeździć, bo po prostu, że tak powiem, się wlokła tą hulajnogą, a nie jechała z taką prędkością, jakby sobie życzyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panowie, bo kto z panów mógłby, chciałby krótko na te wątpliwości odpowiedzieć? Musimy pamiętać, że reprezentujemy tylko 5-10% rynku UTO w przyszłości w Polsce. Więc rozwiązania, które nawet my mamy, a mamy o niebo większe niż prywatne UTO, znaczy możemy praktycznie wszystko zrobić z naszymi hulajnogami, to i tak nie jest rozwiązanie problemu. Bo przecież gro to są prywatni użytkownicy, to tak jakbyśmy tylko rowery miejskie chcieli regulować, a rowery prywatne nie, a rowerów prywatnych jest 96% w większości miast. Więc bardziej ja bym się zastanawiał nad takimi aspektami regulacji, które jesteśmy w stanie wyegzekwować. Wprowadzenie obowiązku wagi zaszytej w jakąś konstrukcję hulajnogi jest no, technicznie, znaczy to jest dla nas możliwe, ale i to z tego, bo to nie jest coś, co jesteśmy w stanie. Podobnie no, w samochodach, prawda? Znaczy nikt nie
no, trzeba kiedyś nacisnąć hamulec. Nasze hulajnogi są homologowane i na większą wagę, i na większą prędkość, ale my je ograniczamy jako operator. W związku z czym jadąca osoba jedna ważąca 100 kg na naszej hulajnodze, no, te hamulce były liczone na taką masę, na takim pojeździe. Z naszej strony jesteśmy bezpieczni, natomiast mówię, prywatne hulajnogi, które są jeżdżone we dwójkę, to jest problem całkiem innej miary. Myślę, że to bardziej trzeba edukować. No, podobnie jak trzeba edukować kierowców, których dzisiaj 130, czy wczoraj konkretnie 132 pijanych kierowców złapano w Polsce, tak? I to, znaczy to żadną ustawą tego nie wyregulujemy, trzeba karać, przekonywać i uczyć. Okej, dziękuję bardzo. Szanowni panowie, pytań jest coraz więcej, wątków coraz więcej. To świadczy o tym, że musimy w miarę pilnie stworzyć kolejną platformę do rozmowy, kolejną konferencję, może już w terenie, może w lepszych warunkach niż dzięki łączom. Bardzo bym prosił pana dyrektora Sarosieka o krótkie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Powiedziałbym nieoptymistycznie, że się zgadzamy, że się nie zgadzamy, ale to nie jest prawda. Zgadzamy się w bardzo wielu kwestiach, w wielu tematach mamy wątpliwości. Dzisiejsze spotkanie nie miało na celu zaznaczenie odrębności, ale było pierwszym miejscem, gdzie możemy zadać sobie wzajemne pytania i ze sobą normalnie porozmawiać. Pewne rzeczy, w których się zgadzamy, przekażemy do legislatury z prośbą o uwzględnienie w nowych przepisach. Na pewno nasze uwagi, które zgłosił pan dyrektor Sochoń, ale także państwa deklaracja dotycząca współpracy daleko idącej, spowoduje, że zupełnie inaczej przygotujemy nasze programy edukacyjne, bo my jako WORD chcemy zająć się tematem edukacji nauczycieli, którzy uczą dzieci, ale również na edukacji dzieci i przygotowania dla nich zajęć. Bardzo możliwe, że postaramy się poprowadzić w ramach naszych możliwości, czy to na placu WORD-u, czy w innej lokalizacji, zajęć dla dorosłych, bo to, jak się okazuje, co najmniej 50, jak nie więcej, procent użytkowników. To się może oczywiście zmieniać, ale na tą chwilę wydaje mi się, że tak wygląda w tej chwili statystyka użytkowników, przynajmniej sądząc z pobieżnych obserwacji, bo z badań tego nie wynika. Jeden z panów przedstawił badania, które wynikało, że tych użytkowników może być dorosłych nawet więcej. Trzecia sprawa to jest kwestia poprowadzenia tych szkoleń w taki sposób, żebyście państwo byli jakby i współuczestnikiem, i współtwórcą. My prześlemy do was te informacje, prosząc o kolejne możliwości i platformy do współpracy. I ostatni element. Ta debata wykazała, że nasza rozmowa jest potrzebna. Nie ma znaczenia, czy przepisy, które powstaną, będą nas w 150 czy 70% satysfakcjonowały. One będą, to jak one zostaną wypełniane, jakie będą realizowane, będzie zależało od nas wszystkich tu obecnych. Niezależnie od tego, czy reprezentujemy 5-10%, czy jesteśmy placówką egzaminacyjną edukacyjną, czy tak jak pan naczelnik Chmielewski zajmował się kontrolą realizacji tych przepisów. W każdej wersji ich praktyczne zastosowanie będzie zależało od nas. Dzisiaj próbujemy wpłynąć na ich treść. I kończąc, jakby puentując, zacznę państwu, przede wszystkim bardzo serdecznie podziękuję państwu za poświęcony czas. Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie materiałów, bo to było pierwsze miejsce, gdzie prezentowaliśmy te dane. Zebraliśmy w jedno miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję za deklarację dalszej współpracy. Postaramy się takie spotkanie zorganizować i już mamy kilka pomysłów z tego spotkania, przynajmniej ja przybyłem o tym, myślę, że każdy z państwa również, osób, o które chcielibyśmy poszerzyć tą liczbę dyskutantów. Wierzę, że ta liczba dyskutantów zwiększy się w sposób odpowiedni, powoduje, że będziemy mogli reprezentatywnie dyskutować na temat również przedstawicieli samorządu, którzy z różnych powodów osobistych, covidowych nie mogli z nami być, nie mogli z nami współpracować. Mamy takich nadzieję współpracy, dlatego już zapowiadam, że będę chciał kolejną taką konferencję zorganizować.
może precyzyjnie określimy cele, a natomiast to, którą dzisiaj właśnie kończymy, umieścimy w ogólnie dostępnych mediach, na YouTubie, na Facebooku, będziemy starali się udostępnić dalej tą transmisję zamkniętą już z tych wydarzeń. Bardzo, bardzo serdecznie prosił przedstawicieli naszego podmiotu o umieszczenie tego, ponieważ to jest popularyzowanie naszej wspólnej sprawy. Raz jeszcze z mojej strony to tylko tyle podsumowania. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do kolejnych spotkań. Dziękuję bardzo za aktywny i rzeczowy udział w dzisiejszej dyskusji. Do widzenia.